dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o demokracji w związku z nowymi ruchami społecznymi, z ruchami protestów, które narodziły się w czasie globalnego kryzysu ekonomicznego, a także porozmawiać o ruchach protestów w Polsce. Czy takie ruchy są, jakie są analogie pomiędzy tymi ruchami w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, a ruchami protestów w Polsce? Czy w ogóle można mówić o takich analogiach, albo o jakich różnicach możemy mówić? Jest mi bardzo miło, że zaproszenie na to nasze dzisiejsze spotkanie dyskusyjne przyjęli pan redaktor Marek Bejlin, komentator, publicysta Gazety Wyborczej, w której pisze o polityce, o społeczeństwie, o kulturze. Także w ostatnim czasie bardzo dużo o przejawach kryzysu demokracji, o ruchach populistycznych, o ruchach, które podważają demokrację. Kilka tygodni temu na rynku wydawniczym ukazała się książka redaktora Marka Bejlina, Spokojnie, to tylko rewolucja, która właśnie tym kwestiom jest poświęcona, głównie Polsce, ale także jest tutaj kontekst europejski i światowy, więc wszystkich Państwa zachęcam do lektury także tej książki. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia panu profesorowi Rafałowi Fedorukowi z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Fedoruk jest politologiem, a w swojej pracy naukowej zajmuje się także historią ruchów społecznych. I wydaje mi się, że ten skład, dzisiejszy skład panelistów zapewni nam ciekawe wprowadzenie do dyskusji, ponieważ dla tych z Państwa, którzy po raz pierwszy uczestniczą w naszym spotkaniu, nasze spotkanie przebiega w następujący sposób, że najpierw oddajemy głos panelistom, a potem liczymy na Państwa włączenie się do dyskusji. Spotkanie potrwa do godziny 19.30. I wspólnie z panelistami ustaliliśmy tak, że ja rzucę kilka wątków, które paneliści postarają się rozwinąć, i chciałbym rozpocząć od pytania skierowanego do profesora Fedoruka, ponieważ w związku z tym, że profesor Fedoruk zajmuje się właśnie historią ruchów społecznych, to chciałbym prosić o próbę takiego umieszczenia tego ruchu Wall Street, Occupy Wall Street, czy ruchu oburzonych w Hiszpanii, czy tych ruchów protestu, zwłaszcza tych ruchów, które skupiły młodych ludzi, którzy wyszli na ulicę w państwach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, ale także w Izraelu, o próbę umieszczenia tych ruchów w kontekście historycznym, na ile one są podobne do wystąpień takich, do przejawów młodzieżowej kontestacji, nie wiem, systemu kapitalistycznego z tej historii dalszej, najnowszej, gdzie tutaj widać różnica, gdzie podobieństwo. Dziękuję bardzo za zaproszenie, nie po raz pierwszy. I ośrodek imienia LaSalle i Fundacja Fryderyka Eberta, powiedziałbym, uzupełnia przyjmujące deficyty dyskursu publicznego w Polsce, co samo w sobie jest, no, powiedziałbym, wielkim komplementem pod adresem obu tych ośrodków, jednocześnie wyrazem krytyki wobec głównego nurtu życia publicznego w Polsce. Generalnie, jeśli chodzi o pojęcie ruchu społecznego, to w kontekście i struktury tych ruchów, i ich dziejów, można mówić o takich trzech fazach. Pierwsze, i myślę, że dla pokoleń w wieku starszym i średnim intuicyjnie jest to utożsamiane z pojęciem ruchu społecznego, to jest model zrodzony mniej więcej przez rewolucję francuską. Jest to model, który jest po prostu buntem w obrębie rodzącego się społeczeństwa masowego, jest działaniem zbiorowym, w którym pojawiają się pojęcia, no, które, powiedziałbym, symbolicznie należałoby pisać wielką literą, jak rewolucja, protest. Podmiotem tego typu ruchu były wielkie grupy społeczne, typu wspomnianych tutaj klas, warstw społecznych, narodów, mniejszości religijnych i tak dalej. Z reguły tego typu ruchy, jak to ruchy, zaczynając od niskiego poziomu organizacji, powiedziałbym, spontanicznych, dominacji spontanicznych aspektów protestu,
wcześniej czy później stawały przed perspektywą wyższego poziomu organizacji. Towarzyszyły temu z reguły wielkie systemy teoretyczne, niegdyś górnolotnie zwane ideologiami, bo dzisiaj jest to słowo chyba już zupełnie znikające z życia publicznego. I bez wątpienia olbrzymia część tego typu ruchów społecznych odegrała fundamentalną rolę w dziejach różnych kontynentów. Rolę, z której często sobie dzisiaj nie zdajemy sprawy. Powszechne pięcioprzymiotnikowe prawo wyborcze nie było pochodną tak naprawdę spokojnej ewolucji, logicznej ewolucji systemu liberalnego, tylko było w wielu wypadkach pochodną oddziaływania masowych ruchów społecznych. Tak samo ustawodawstwo socjalne, tak samo kwestie tożsamości narodowej i tak dalej, i tak dalej. Ówczesne dyskusje o tych zjawiskach z dzisiejszej perspektywy też jawią się zupełnie abstrakcyjnie, typu spór o, powiedziałbym, subiektywną stronę procesu dziejowego, to znaczy, czy możemy sami zacząć rewolucję, czy też musimy poczekać, aż warunki do niej dojrzeją. Po II wojnie światowej nastąpił pewien zwrot. Mam wrażenie, że do Polski ten zwrot dotarł z lekkim półwiecznym opóźnieniem. Symbolem tego była Hannah Arendt, to znaczy amerykańska socjologia uznała, że samo pojęcie jakby ruchu społecznego jest niebezpieczne, ponieważ ruch społeczny był tam utożsamiony, jest takie słowo angielskie mob, to jest taka tłuszcza niezorganizowana, którą bardzo łatwo manipulować. To była taka stara mieszczańska obawa przed manipulowalnością tłumu i masowe zachowania, no, społeczny musi być jakby pozasystemowy, są niebezpieczne. W ten sposób wyjaśniano oczywiście Hitlerzm. To był taki pierwszy podstawowy negatywny punkt odniesienia. Także w komunizmie doby stalinowskiej widziano pochodną, właśnie takiego dzikiego buntu w Rosji, ba, makartyzm nawet to po tym wpisywano. I stąd, powiedziałbym, skazanie systemowego buntu, uderzającego, tak jak historyczne ruchy społeczne, w epicentrum systemu, a nie w jego obrzeża i przyczynki, to zostało kompletnie odrzucone. I w latach 60. po przemianie generacyjnej pojęcie ruchu społecznego znów się jakby wbrew temu paradygmatowi pojawia. Pojawia się pod postacią tego, co ex post nazwano nowymi ruchami społecznymi. No nie wchodząc tu w szczegóły, bo nie wątpię, że wszyscy z Państwa wcześniej czy później z tym się stykali. Owe nowe ruchy społeczne były ruchami, które raczej pytały się o jakość życia, a nie o możliwość przetrwania. Były ruchami, które narodziły się w realiach państw dobrobytu. Nie tylko zachodnioeuropejskich czy amerykańskich państw dobrobytu, ale to można też odnieść w jakimś sensie do naszego Masta 68 czy do Czechosłowacji w 68 roku, od biedy nawet do Meksyku, o którym się dzisiaj często nie pamięta, tam w sumie chyba było najbardziej chwało. Te ruchy społeczne były ruchami społecznymi, których główny podmiot uczestniczący w ruchach był trochę gdzie indziej umieszczony w strukturze społecznej niż historyczne ruchy. Historyczne ruchy, które opierały się z reguły na, używając amerykańskiej klasyfikacji, górnej i średniej warstwie klasy niższej. Nowe ruchy społeczne opierały się raczej na różnych segmentach klasy średniej. Wiązały się także oczywiście z przemianami obyczajowymi, społeczeństwem konsumpcyjnym i tak dalej. I po roku 89 nastąpił już nie tylko koniec wieku ideologii, ale też słynny koniec historii. Pojęcie ruchu społecznego znalazło się w pewnej próżni. Ruch wynika jakby ze strukturalnego poczucia niezadowolenia.
na różnym tle, ta deprywacja mogła narastać. No a skoro historia się skończyła, to znaczy, że żyjemy w normalnym świecie. Jak żyjemy w normalnym świecie, no to możemy co najwyżej prowadzić, tak powiem, politykę publiczną, coś reformować, zmieniać i tak dalej, a w żadnym razie się buntować, no bo ktoś, kto się buntuje przeciwko prawu fizyki, prawda, no jest kimś, kto powinien podlec opiece spadkobierców doktora Freuda, prawda, a nie być traktowanym poważnie. I stąd ruchy społeczne, które po roku 89 powstają, są z reguły, powiedziałbym, epigońskimi. To znaczy są albo epigonami historycznych ruchów społecznych, co dotyczy wielu państw pozaeuropejskich. Tak? To dotyczy nie, buntu naksalitów w Indiach, analfabetów, którzy wieszają sobie Mao Tse-tunga na sztandarach i buntują się przeciwko brutalnej, średniowiecznej eksploatacji ich terenu, buntują się z bronią w ręku. Albo są to dogrywki nowych ruchów społecznych. Tak? To znaczy próba przeniesienia pewnego schematu działania typowego dla lat 70. i 80. I tu właśnie widziałbym okupy Wall Street i tego typu ruchy. To są epigoni lat 70. i 80., którzy nie są już zdolni, czy nawet nie znają instrumentarium historycznych ruchów społecznych. Działają w zupełnie innym społeczeństwie. No i w szlachetnej naiwności wydaje im się, że wystarczy jak w maju 68 roku zainteresować media swoją działalnością i świat się od tego zmieni. Tak? No jak widać, nieszczególnie chce się od tego zmieniać. No i jest jeszcze, moim zdaniem, pewien zaczątek czwartej fali. Myślę, że on jest dobrze widoczny, paradoksalnie także w Polsce. Jest takie pojęcie indigenous community, to znaczy powstają ruchy społeczne, które wytwarzają się na pewnej zamkniętej przestrzeni, w zamkniętej społeczności. Na pozór chcielibyśmy, że są to ruchy konserwatywne i tak często jest, natomiast nie wszystkie z nich są koniecznie konserwatywne. To znaczy są one ruchami, powiedziałbym, pewnej obrony przed procesami globalizacji, pewnego zamknięcia się i tak dalej. Co moim zdaniem koreluje jakby z pewną fazą konserwatywnego zwrotu w świadomości zbiorowej. No i może w tym momencie postawimy. Chciałem teraz oddać głos redaktorowi Bejlinowi i troszkę tutaj zahaczyć o treść książki, ponieważ w tej książce, ponieważ trwa dyskusja na temat tego, czy te ruchy Occupy, czy ruchy oburzonych, jaki jest bilans, czy jakie są osiągnięcia bądź porażki tych ruchów. W tej książce redaktor Bejlin informuje jednak, idzie trochę wbrew takim dominującemu nurtowi, który jest rozczarowany osiągnięciami, czy wskazuje, że te ruchy były efemeryczne i nie zmieniły rzeczywistości, przeciwko której protestowały, ale w tej książce redaktor Bejlin broni trochę osiągnięć tego, więc jaki jest ten bilans? Nawet nie trochę, to jest zasadniczo. Nawet zasadniczo. Tak, bo wbrew temu, co pan mówił, mi się wydaje, że po pierwsze ruch Occupy Wall Street i Indignados to nie są już epigony, tylko to jest początek nowego sposobu rozumienia życia publicznego i polityki z jego mocnymi stronami i słabościami. I wydaje mi się, że temu się warto przyglądać. No to pan oczywiście mógł powiedzieć, że nie ma się czemu przyglądać, bo te ruchy znikły. Ale jednak też i nie ma nic. Gdyby Hiszpanie oburzeni założyli jakąś partię polityczną, ale ślad i słuch oni na razie zaginął, więc nie jest to zapewne specjalnie silna organizacja. Ale przede wszystkim oburzeni i w Ameryce, i w Europie, nie tylko w Hiszpanii, bo tych oburzonych było więcej, akurat w Polsce, co jest też ciekawe, nic się w tej sprawie nie udało zrobić. Gdy zwołano taką zgęstkę oburzonych, to przyszło bodaj kilkudziesięciu licealistów i na tym to się skończyło i paru starszych postali i sobie poszli. O tym też warto będzie porozmawiać, ale co jest istotne? Ten ruch
amerykański, który wcale nie stawiał na media, to media na nich postawili. Właśnie dlatego, że to był niesłychanie spektakularny performance polityczny. Occupy, tak, na placach, w mieście, barwnie, kolorowo, z przemowami, z występami, rodzinnie. To jakby taka niesłychana siła teatru politycznego w tym wybrzmiała. A wybrzmiała przecież po to, żeby zastanowić się, dlaczego demokracja współczesna nie działa. Rozpoznania Wall Street Indignados były w gruncie rzeczy niesłychanie nieradykalne, choć wydawały się radykalne przez formę protestu. To był namysł nad tym, jak naprawić demokrację, jak naprawić partie polityczne, albo jakie w polityce obchodzić, żeby polityka demokratyczna była bardziej skuteczna. Ale cały czas chodziło tam o to, żeby polityka, a można powiedzieć jeszcze więcej, żeby państwo narodowe odzyskało władzę nad rzeczywistością zawłaszczaną przez procesy globalizacyjne, głównie przez rynki. W tym sensie Indignados i Occupy Wall Street to też są ruchy antyglobalizacyjne, tylko w inną stronę ten protest jest skierowany. Jest skierowany w tą stronę, żeby demokracja odzyskała swoją siłę i żeby odzyskała swoją obietnicę dla ludzi. W tym sensie to były protesty bardzo demokratyczne. I jestem przekonany, bo obserwowałem to, jak w ciągu kilku miesięcy, mimo że samo Occupy wszędzie się rozpłynęło w powietrzu, a te ich postulaty, ten ich bunt, a w gruncie rzeczy uruchomił bardzo interesujący proces. Uruchomił proces w instytucjach politycznych i finansowych. Przede wszystkim kwestia bezrobocia, którą stawiali, bezrobocia wśród młodych, którą stawiali oburzeni, stała się kwestią jedną z kwestii najważniejszych, ważnych, w pewnym momencie nawet najważniejszą w polityce Unii Europejskiej i przebiła się nawet do różnych przemów prezydenta Stanów Zjednoczonych. A po drugie, ten dyskurs okupowany, czyli tam były różne dyskusje, ale mówię o tym dominujące, który łączył kwestię wolności z równością. Proszę zobaczyć, jak wpłynął na obecną rzeczywistość. Oczywiście nie tylko Occupy, ale oni to wywołali, oni wprowadzili ten problem do obiegu publicznego. Nawet instytucje finansowe dzisiaj, wielki biznes zgromadzony w Davos zgodził się z tym, że nie ma wolności bez odpowiedniej dozy równości. Bardzo ostrożnie, ale to jest dość przełomowe. To jest też coraz silniej widoczna polityka Unii Europejskiej. Też widać taką zmianę powolną, ale jednak w Polsce. Więc w tym sensie oburzeni uruchomili coś bardzo, bardzo ważne procesy, a w razie przyczynili się do ich uruchomienia. I zrobili według mnie jeszcze jedną rzecz, a być może nawet ważniejszą. Uświadomili europejskim społeczeństwom, że podstawowe wartości demokracji zaczęły erodować i trzeba coś zrobić, żeby ten proces przerwać. W tym sensie uważam bilans Occupy Wall Street za bardzo istotny. Oczywiście ich wielka porażka to jest to, że nie potrafili utrzymać tej organizacji, ale w tym właśnie widać pewną nową, według mnie wiecznie słabą formułę rodzących się ruchów społecznych, chociaż nie jedyną, bo w Polsce to wygląda inaczej. Occupy i Indignados protestowali w dużej mierze przeciw samej kategorii instytucji, jako takiego miejsca, które zniekształca reprezentację, znaczy zniekształca wyraz prawdziwych, bolesnych interesów, pragnień i aspiracji. Wobec tego sami w swoim ruchu postanowili znieść instytucjonalizację, wobec tego nie wybierali reprezentacji, nie wybierali liderów, a
nie tej, tej organizacji nie tworzyli. W tym sensie być może można, można widzieć w nich epigonów 68 roku na Zachodzie, ale, ale, ale jeżeli epigonów, można powiedzieć w takim razie, że wszystko jest epigonistem jakimś, tak? Ale jednak epigonów i jeśli epigonów, to, to w nowej formule, ponieważ wydaje mi się, że też negując organizację i reprezentację, a więc poszukując jakiegoś nowego sposobu funkcjonowania presji politycznej, wywołali kwestię tą, na ile współczesne instytucje uległy, demokratyczne ulegają sklerozie i wobec tego, czy można je obchodzić. Od paru, oczywiście o tym się dyskutuje od dobrych 40 lat w Europie, ale po tych protestach ta kwestia wróciła na nowo. Można powiedzieć, że przez taką przez negatywny skutek dyskusja o tym pozytywnie wróciła. Generalnie z perspektywy historycznej ruchów społecznych zdanie, że to jest taki dobry ludzki pan, on zwrócił uwagę, że jest problem. No to jest zaprzeczenie w ogóle myślenia w kategoriach rewolucji, buntu społecznego, zmiany społecznej i tak dalej. Prawda? No przepraszam, to jest rosyjski chłop w połowie XIX wieku, który uważa, że car jest dobry i go uchroni przed najgorszym, byleby tylko trzymał za buzię szlachtę. Prawda? To jest jakby istotą, istotą problemu. Prawda? I to nie żadni oburzeni. To Lehman Brothers jest najbardziej oburzony na tym świecie. Bez Lehman Brothers nie byłoby nic, żadnej zmiany w czymkolwiek. Stany Zjednoczone są funkcjonalnym bankrutem. Ale póki co mogą drukować dolara i mają broń atomową. I to jest jakby istotą w tej chwili problemu w skali globalnej. A to są tylko niewielkie jakby przyczynki, skutki i tak dalej. Już stwierdzenie, że Unia Europejska dostrzegła problem bezrobocia wśród młodych. To jest, myślę, fundamentalna zmiana w dziejach świata. Od czasu kapitału Karola Marxa to jest najważniejsze stwierdzenie. I najpierw się wyprodukowało mechanizmy powodujące strukturalne bezrobocie, a potem się dostrzegło problem. Prawda? No, Unia Europejska powstała na podstawie traktatu z Maastricht, który był uchwalony w szczycie ideologii neoliberalnej, tuż po upadku muru berlińskiego i tak dalej. Unia Europejska, choćby przez strefę Schengen, przez swobodę migracji, permanentnie dereguluje rynki pracy. Tak? Człowiek, który pracuje u siebie w kraju, nawet w złych warunkach, ma 100 razy większe prawa wobec pracodawcy niż ktoś, kto jest w odległym kraju, dopiero uczy się języka, kontekstów kulturowych i tak dalej. I tu jakby jest pies pogrzebany. Tak? No przepraszam, ale wspólnoty europejskie powstały w latach 50. Kiedyś miałem wykład dla członków jednej z partii lewicowych. Oni ode mnie się dowiedzieli, że Schuman jest błogosławiony. Prawda? Że jest świętym, nie ma kościoła katolickiego. Że to prawica założyła wspólnoty europejskie po to, żeby zderegulować europejskie państwa opiekuńcze, które radziły sobie bardzo dobrze, ale radziły sobie bardzo dobrze za cenę obciążeń nakładanych na kapitał. Prawda? I lewica jest bezradna wobec integracji europejskiej, bo powiedziałbym, kulturowy wymiar lewicowości, otwartość, internacjonalizm i tak dalej, obliguje do popierania wspólnoty europejskiej. Prawda? Jednocześnie to, co, o czym mój szanowny przedmówca był uprzejmy wspomnieć, prawda? To znaczy państwo narodowe jako ten instrument zmiany społecznej, prawda, jest rozmontowywany przez integrację europejską. Wreszcie także te ruchy nic nie znaczą, bo przeciwnik jest inny. To były ruchy obliczone na państwo dobrobytu, prawda, na państwo narodowe. Dziś przeciwnik jest transnarodowy. Prawda? Co okupił Wall Street może w sprawie negocjacji, w sprawie strefy wolnego handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi? Prawda? No nic, nikt nic nie może, my nie wiemy, co, o czym tam się dyskutuje, prawda? Jest to fundamentalna zmiana. Warto także dodać, że ruchy społeczne były mocne w systemie najpierw wielobiegunowym, a potem dwubiegunowym. Choćby dlatego, że mogły rozgrywać różne bieguny między sobą. Tak? Polskich socjalistów, nie wiem, w zaborze rosyjskim dofinansowywał austriacki wywiad, prawda? O czym wszyscy
wszyscy wiemy. Lenin przyjechał za pieniądze niemieckiego wywiadu i tak dalej, tak jak samo w czasie zimnej wojny. Tak? Różnego rodzaju ruchy społeczne wygrywały tą sytuację. W tej chwili póki co mamy jednak świat jeszcze jednobiegunowy. Tak? I to siłą rzeczy wskazuje ruch społeczny na pewnego rodzaju bezalternatywność. Dalej to, co pan mówił, jakby polityka jest, zgadzam się w zupełności, istotą problemu. Tylko jeśli ktoś odrzuca instytucje, to znaczy, że odrzuca politykę. Tak? W programie SPD hamburskim jest powrót polityki. W programie czeskiej socjaldemokracji jest powrót polityki. W programie znanej lewicowej polskiej partii Prawo i Sprawiedliwość też jest powrót polityki. Tak? Więc albo w to, albo w to. Tak? Nowe ruchy społeczne uciekały od polityki, chciały demontować tradycyjną politykę, bo uważały, że ona jest jednym z instrumentów opresji, hierarchizacji i tak dalej. Okazuje się, że trzeba odwrotnie. Tyle tylko, że jeśli popiera się globalizację, integrację europejską i tak dalej, to popiera się demontaż tradycyjnej polityki, która była zawsze w obrębie państwa. I to jest jakby problemem kolejnym, moim zdaniem, strukturalnym, że te ruchy są wobec tego kompletnie bezradne. Wreszcie także wszystkie ruchy społeczne funkcjonowały w realiach jakiegoś poczucia wspólnotowości. Ono było w różny sposób budowane. Notabene wszystkie badania pokazywały, że tradycyjna socjaldemokracja najlepiej rozwijała się w miarę homogenicznych wspólnotach, gdzie nie było fundamentalnych różnic kulturowych. Na przykład właśnie w państwach skandynawskich, prawda, gdzie różnice kulturowe w porównaniu ze środkową Europą, na przykład, były stosunkowo niewielkie, prawda? To nie wiem, trochę katolików w Norwegii na przykład, prawda, czy Szwedzi w Finlandii i tak dalej, ale w porównaniu z naszą częścią Europy to było tyle, co mi. Dzisiaj wszelka wspólnotowość jakby jest przez społeczeństwo konsumpcyjne, indywidualistyczny etos, model self-made mana i tak dalej, demontowany, prawda? I to jest, te ruchy jakby w dalszym ciągu, stawiając na antypolitykę i indywidualizm, pogłębiają to. Jeśli media się czymś zainteresowały, pokazały to ładnie i kolorowo, to jest moim zdaniem pierwszy przyczynek do tego, że należy patrzeć na to nieufnie. Dokładnie. Ja zawsze z największą uwagą patrzę na tych, których media próbują stygmatyzować. Bo jeśli gdzieś widzę zalążek burzu, sprzeciwu, powiedzenia nie, to właśnie tam, gdzie media nie ufają. A jeśli jakiś ruch z ostatnich 25 lat odegra jakąś rolę, to byli zapatyści. Co robili zapatyści? A no wzięli kałasznikowy rękę. Tak? Odwołali się do zupełnie na pozór archaicznych, anachronicznych, indiańskich wspólnot. Tak? Jakże nie lubiano przez nową lewicę, no właśnie kwestii identyfikacji, prawda, identyfikacji lokalnej, etnicznej, religijnej i tak dalej, to wygrało. Dla mnie 100 razy większe od Occupy Wall Street, 100 razy ważniejsze jest to, co na przykład usłyszałem o Ługańsku. Gdzie w Ługańsku zbuntowani górnicy i emeryci, bo to tak mniej więcej wygląda, zabronili Coca-Coli na terenie Ługańska oraz dokonali szturmu siedziby największego miejscowego oligarchy, pana Achmetowa. No to jest dopiero bunt, to jest uderzenie w istotę systemu, a nie pokrzyczenie pod siedzibą giełdy, że coś się stanie. Na tej giełdzie i tak nie ma pieniędzy, prawda? Fizycznie, na tej giełdzie nie ma nic. Prawda? To jest tylko pewne umowne miejsce, które nic nie znaczy. I radziłbym raczej patrzeć pod takim kątem na perspektywę oburzonych, aniżeli pod kątem no, sympatycznych hiszpańskich studentów, którzy sympatycznie protestowali. W efekcie tych protestów PSOE dostała jeszcze mniej głosów i z powrotem rządzi Partido Popular. Dziękuję. Kilka procent też, ale krótko, żeby nie brnąć w pewnym temacie. Po pierwsze, tak powściągliwie bym traktował kwestię cara i demokracji. To naprawdę nie jest to samo. Tak jak powściągliwie bym traktował kwestię podmiotowości obywateli i buntów chłopów pańszczyźnianych. To też nie są te same polityczne byty. Doprawdy istnieje między nimi dość zasadnicza różnica wywołana właśnie przez demokrację, która jest systemem samoreformującym się, a przynajmniej była przez te wiele, 5 czy 6 pokoleń, które w niej żyły. I ta siła samoreformowania się jest tutaj kluczowa, także dla oceny ruchu indianów. Ponieważ nie uważam, że jedynym skutecznym czy sensownym ruchem społecznym jest ten, który bierze kałasznikowy i szturmuje. Nie. Jednak
powiedzmy sobie, że lepiej jest zmieniać rzeczywistość bez kalasznikowu w ręce. Przynajmniej wydaje mi się, że warto założyć taką hipotezę wstępną, a jak nic z tego nie wychodzi, jak już będziemy, wszyscy będą zdesperowani, może wtedy rzeczywiście trzeba będzie sięgnąć po kalasznikowu, ale wyczerpmy najpierw sposoby pokojowej zmiany rzeczywistości. A nie uważając, że wszyscy ci, którzy nie organizują buntu zbrojnego, to nie są żadne ruchy społeczne protestujące, tylko grzeczni obywatele, czy też chłopi pańszczyźniacy. Po trzecie wreszcie, Unia Europejska nie została powołana przez katolików po to, żeby deregulować rynki pracy. Wręcz przeciwnie. Unię Europejską, a raczej wspólnotę węgla i stali, zakładali nie tylko chrześcijańscy demokraci, ale także socjaliści. To była ponadnarodowa i ponadpartyjna impreza, która zresztą powiodła się tylko dlatego, że Europa była jeszcze w powojennych ruinach i wszyscy zastanawiali się, jak uniknąć kolejnej wojny światowej. Wobec tego dali się wyrwać ze swoich nawyków myślenia o polityce, o konceptach mocarstw, o konfliktach między narodami i między państwami. I to przede wszystkim było celem Unii. Uchronić Europę od kolejnej wojny. I jak się czyta pisma Moneta, Jeana Moneta, to widać, że tam jest ta perspektywa nie tylko rynku, ona jest drugorzędna. To jest tylko początek, to było pragmatyczne zaczęcie według niego wielkiego procesu integracji politycznej kontynentu. Po to właśnie, żeby, nie po to, żeby deregulować rynek pracy, tylko po to, żeby demokracja europejska była silniejsza i pokojowa. Poza tym, to nie jest tak, że to Unia Europejska razem z mechanizmami globalizacyjnymi wpływa na nasze życie. Wręcz przeciwnie. Dopiero co kilka lat temu globalizacja, kryzys wywołany przez procesy globalizacyjne, przez globalne rynki, niemal nie rozjechał Unii Europejskiej. Unia Europejska jest po drugiej stronie. Unia Europejska rozpaczliwie wraz ze swoimi państwami, rozpaczliwie stara się odzyskać kontrolę nad rzeczywistością. I słabo to się udaje, przyznaję, rzeczywiście, tak, ale nie udaje mi się to nie dlatego, że współdziała z globalizacją, tylko dlatego, że nie ma dzisiaj silnych tendencji integracyjnych w Europie. Zintegrowana Europejska Federacja stawiłaby czoła rynkom globalnym o wiele sprawniej niż zdołała to zrobić teraz. No i wreszcie, mi się wydaje, że to nie jest tak źle, jak systemy i elity się uczą. Znaczy, należy je za to chwalić, a nie z tego powodu wyśmiewać, że się czegoś nauczyły. Jeżeli elity polityczne dostrzegły wielki zagrażający stabilności państw i demokracji, a problem bezrobocia wśród młodych, który zresztą pojawił się kilka lat temu, to jako zjawisko naprawdę masowe. To tak, to docenić, że nie zamiatają tego pod dywan, nie są na to ślepi, tylko to widzą i coś z tym starają się zrobić. Jeżeli światowy biznes wreszcie dostrzega wadę kwestii nierówności, to może warto spojrzeć na to przychylnie, a nie szydzić z nich, że ludzcy panowie. No bez wątpienia mają pańskie odruchy, ale są panowie lepsi i gorsi. To znaczy, jak ktoś się uczy, to może nauczy się przestać być panem. Pozwólmy sobie na nieco optymizmu. Zrezygnuje z jakiejś części swoich egoistycznych przywilejów. I to w gruncie rzeczy. To była ta lekcja opieka indignatus. A powiedzenie nam, że trzeba przekroczyć różne egoistyczne perspektywy i widzę skutki tych wezwań, czy nawet więcej, bo tu nie chodziło o wezwania. Widzę skutki tego potężnego performensu politycznego, a performensy oddziałują na masę.
to jest jeden z kluczy do zrozumienia roli Pinguina. Proponuję, żeby te pole jeszcze zostawić do podsumowania, bo chciałbym jeszcze, zanim przejdziemy do dyskusji z Państwem, żebyście Panowie jeszcze wpisali w ten kontekst światowy Polskę. Ponieważ na okładce książki, którą pokazałem, widzimy polskiego oburzonego z biało-czerwoną flagą na tle płonącej tęczy. Jest pytanie, na pierwszy rzut oka widać różnicę, tak, że młodzież w krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych wystąpiła tam, abstrahując teraz od skutków, tak, ale intencje były takie, że wyszli pomieć kwestie ekonomiczno-społeczne, abstrahując teraz od oceny osiągnięć, od perspektywy ideologicznej, którą zarysowali i tak dalej. Hasła i motywacje były na pewno miały podłoże socjalno-ekonomiczne. W Polsce te młodzieżowe ruchy kontestacji posługują się hasłami kulturowymi bądź nacjonalistycznymi. I teraz jest pytanie do Pana. Po pierwsze, stąd taka różnica? A po drugie, czy paradoksalnie mimo tych różnic są jakieś podobieństwa? I może tym razem zacząłbym od Pana redaktora Marka Wejmina. Tak, to jest oczywiście to pytanie. Dlaczego bunt wyrażają prawicowe, skrajnie prawicowe organizacje. Tautologiczna odpowiedź, ale tylko po części tautologiczna brzmiałaby, ponieważ nie ma lewicy. Ale nie ma lewicy nie tylko w Polsce, a w razie jako siła polityczna nie tylko w Polsce jest upadła, ale w większości krajów europejskich. Nie ma w całej Europie, to nie ma, jest ważne do tego wrócę. Dobrze. Z różnych przyczyn, historycznych i współczesnych, jest tak, że dzisiaj w Polsce podstawowym językiem buntu jest język katolicko-narodowy. Ponieważ, nie chcę wchodzić w historię, ale to jest dziedzictwo XIX wieku, to jest dziedzictwo XX wieku, to jest także dziedzictwo PRL-u, gdzie przez tożsamość narodową i wokół kościoła często gromadzili się niezadowoleni, gromadził się protest przeciw władzy. Ale jest ważniejsza przyczyna. Właśnie dlatego, że nie ma lewicy, która tradycyjnie stanowiła takie sumienie demokracji przemawiające w imieniu zbiorowości, w imieniu my. Oczywiście, można powiedzieć, że lewicowy liberalizm też to czynił, ale znacznie słabiej i tak się z tym nie przebija. Ponieważ w Polsce to my lewicowe, pojmowane jako właśnie sumienie systemu, jest nieme. Z tego to my wędruje, gdzie można. I zawędrowało naprawdę. Tylko podczas tej wędrówki oczywiście zmieniło znaczenie. Bo to już nie jest my wspólne. To jest my nasze. Tak mówią narodowcy, tak mówią PiS, tak mówią inne partie prawicowe, dla których nie ma zbiorowego wspólnego my. Jest tylko to my, jest tylko ten naród, który oni uważają za naród. Więc to jest my skręcone, ale zarazem jest jakiekolwiek. Myślę sobie właśnie, że bardzo wiele osób kieruje się tam w poszukiwaniu owego my, tylko mimo to, że znajdują to my, tych nas reprezentowanych w fałszywie. Jest według mnie jeszcze jedna kwestia. To jest oczywiście reakcja też na taką zindywidualizowaną demokrację, która gdzieś musi mieć taką kontrwładzę w postaci przynajmniej myślenia, czy jakiegoś aspirowania, albo pragnienia do gęstej wspólnoty. Ruchy narodowe, PiS dają poczucie
fałszywe, ale da, takiej osiągnięcia takiej tożsamości. Takiej tożsamości pośród silnej grupy, silnych więzów społecznych, silnych tożsamości. Ale wydaje mi się, że chociaż nie mam na to oczywiście twardych dowodów, tylko intuicji, ale gdyby doprawdy w Polsce istniała silna lewica, to i PiS byłby dużo słabszy, i Korwin-Mikke byłby dużo słabszy. Jednym słowem, wszystkie te takie skrajne ruchawki byłyby słabe. Ponieważ to, co jeszcze przyciąga do nich różne kluby, zwłaszcza młody, to jest agresja. Czysta, żywa agresja. Wszystko jedno, jaką formę, czyli w jakie poglądy się ona ubiera. Ważna jest sama agresja jako znak sprzeciwu, jako znak buntu. Otóż ci ludzie podłączają się do tej agresji, ponieważ innej nie ma, ponieważ nie ma już, powtórzę z uporem maniaka, nie ma tej lewicy, która potrafi przetwarzać gniew społeczny na gniew w obrębie systemu po to, by zmieniać system. To znaczy, że grozi nam, to jest bardzo realna obawa, że cały gniew i bunt będzie się kumulował na obrzeżach systemu, co grozi nie kolapsem, ale powolną, konsekwentną erozją całości. Więc ja bym zaczął od bardzo optymistycznej refleksji, że młodzież jest w Polsce najbardziej reakcyjną warstwą społeczną. Jeśli popatrzymy sobie na poglądy, jeżeli jest strukturę społeczną, to im niższe poglądy, tym mniej egalitaryzmu, tym więcej akceptacji dla darwinizmu społecznego i tak dalej. To jest skutek wychowania przez minione 25 lat. I dlatego w Polsce lewica jest w stanie, jakim jest. Dodajmy zresztą, że podobnie wygląda to w systemach wyborczych innych państw dawnego bloku radzieckiego, to znaczy wyborców partii lewicowych, przeważają emeryci, osoby po 50 roku życia. I tak jest wszędzie. Tak jest w Rosji, tak jest na Ukrainie, tak jest na Słowacji, tak jest w Czechach, tak jest w Bułgarii, tak jest w Rumunii, tak jest w Serbii, gdzie tam w koalicji z partią socjalistyczną jest Związek Kombatantów z czasów partyzantki, Tito i tak dalej. Jakby istotą lewicowości klasycznej, bo to, co kiedyś pisał Kropotkin, który uważał, że on porównywał to do świata zwierzęcego, ale wyprowadza odwrotne wnioski niż nacjonaliści, czy liberałowie, którzy widzieli, że którzy twierdzili, że w życiu ludzkim, tak jak w życiu biologicznym, powinna obowiązywać walka o byt. Kropotkin twierdził, że odwrotnie, że w świecie zwierzęcym przeważa współpraca nad walką o byt. Tak jak rówki budują, prawda, blisko, i tak samo powinno być wśród ludzi. Młodzi ludzie w Polsce zostali wychowani dokładnie w odwrotnym paradygmacie. Martw się o siebie. Państwo jest nic nie warte, państwo cię tylko okrada poprzez ZUS i tak dalej. Państwo ci na dodatek nic nie jest w stanie zaoferować i tak dalej, i tak dalej. Na to nałożył się pewien, powiedziałbym, paradygmat historiozoficzny związany ze wspomnianą Unią Europejską. Otóż pokolenie dzisiejsze 40-50 lat, a więc rodzice dzisiejszych dzieci, wchodzili jakby w kluczowy moment swojego życia w stanie wojennym w latach 70-89 i tak dalej. Dla nich rok 89, późniejsze jego konsekwencje, były ziszczeniem tysiącletnich marzeń sięgających czasu zjazdu gnieźnieńskiego. I oni przekazali to swoim dzieciom. Zobaczcie, to jest moment zbawienia. Na to czekaliśmy tysiąc lat. No ale siłą rzeczy, jak to wśród młodych ludzi, rodzi się przeciwko temu kontestacja. I tu się akurat w pełni z panem zgadzam. Co więcej, powiem, że dokładnie pan mówił o Kałasznikowie. Tyle tylko, że nie należy Kałasznikowa rozumieć dosłownie. Kałasznikow jest dosłownie Kałasznikowy w Indiach czy w Meksyku, gdzie się do dzisiaj fałszuje wybory. Natomiast w Szwecji Kałasznikow nazywa się kartka wyborcza. Jaki kraj, taki Kałasznikow, tak bym powiedział. Ja się tu zgadzam. To prawica daje Kałasznikowa, ponieważ ona robi dokładnie to, o czym pan mówi, czy daje pewną spójną wizję świata. Ona wyjaśnia, dlaczego tak jest, dlaczego jest źle. Prawda?
Nie dlaczego jesteśmy zbawieni po 1000 lat niewoli rosyjsko-niemieckiej, kupię jeszcze jakie. Tylko co jest? Nie tak. Wpisuje to pewien kontekst aksjologiczny i tak dalej. Prawda? I to dociera do różnych grup społecznych. Zresztą notabene przekaz PiS-u dociera też głównie do osób starszych, a młodych ludzi raczej w tym wszystkim pociąga, powiedziałbym, owa spoistość. Dlaczego nie ma lewicy? No to po pierwsze, już jakby jest oczywiste, to jest kwestia pokoleniowa. To znaczy, resztki lewicowego myślenia zostały w tych pokoleniach, które doświadczyły innego świata. Tego świata sprzed roku 89. W przypadku społeczeństw zachodnich to dotyczy głównie struktur partyjnych. Tam młodzi ludzie często głosują na lewicę, natomiast wielokrotnie można usłyszeć narzekania tamtejszych partii socjaldemokratycznych na temat, tak powiem, siwych głów na zebraniach partyjnych. No, ale z reguły te partie są bardzo mocno społecznie, historycznie zakorzenione, prawda? Jest dziedziczenie postaw, prawda? Jak w Asturii czy w Andaluzji lewica wygrywała przed wojną, to wygrywa i dzisiaj, prawda? Tak samo jest w Niemczech, w Bremie zawsze, prawda? W Wiedniu wszystkie wybory, prawda? Zawsze wygrała. Nie było takich demokratycznych wyborów, których w Wiedniu nie wygraliby socjaliści. W Polsce siłą rzeczy tego nie ma. Jeśli jest, to na poziomie, nie wiem, Zagłębia Dąbrowskiego i tak dalej. I drugi, moim zdaniem, nieistotna, ale warto o niej wspomnieć, przyczyna słabości lewicy, to jest moim zdaniem tak zwana lewica kulturowa, czyli coś, co tutaj mój przedmówca określił jako liberalną lewicę. Wszystkie kwestie kulturowe, emancypacja niektórych mniejszości, właśnie dogrywka lat 70. w świecie zachodnim. Tak więc nowa generacja feminizmu, mniejszości seksualne, transseksualizm i tak dalej. No z tej perspektywy, z perspektywy ruchu społecznego, to jest operacja Fals Flag prawicy. To jest dokładne rozbicie od wewnątrz elektoratów lewicy. W Wielkiej Brytanii na lewicę, na Partię Pracy na przykład, głosowano głównie ze względów klasowych oraz głosowały niektóre mniejszości, typu Irlandczycy, prawda? U siebie konserwatywni Irlandczycy pracujący w angielskich fabrykach głosowali na Labour Party. Trudno było w latach 80. Młodym chłopakom, których rodzice zostali w czasach Thatcher pozwolnieni ze stoczni, kopalń i hut, zrozumieć, że ważniejsze są małżeństwa gejów niż kwestie bezrobocia. Tak? Na początku XX wieku, kiedy wybuchła afera, no coś na kształt dzisiejszej, homoseksualna w jednym z niemieckich rodów przemysłowych, wszystkie gazety mieszczańskie po kolei odmawiały publikacji tej informacji. Prawda? Gazeta, która to przyjęła, zrobiła to na jedynce w złośliwym tonie, był Forwards, czyli gazeta codzienna SPD. I to jest jakby kolejny problem lewicy, to znaczy pogodzenia swoich tradycyjnych, wspólnotowych pryncypiów z postępującą indywidualizacją społeczeństw. I powiem symbolicznie tak, nie jest przypadkiem, że Ignacy Daszyński nie cierpiał Tadeusza Boja Żeleńskiego. Dziękuję. W sprawie tego, to jest najbardziej reakcyjny. Prawdę mówiąc, jak ja dorastałem, to słyszałem, że moje pokolenie jest najbardziej reakcyjne, a potem słyszałem, że pokolenie 40-latków, które dorastało 20 lat temu, jest najbardziej reakcyjne. Dobrze, na razie każde pokolenie jest najbardziej reakcyjne, to słowo reakcyjne już przestaje wiele znaczyć. Czy doprawdy tak jest? Ja prawdę mówiąc widzę raczej także wśród młodych, niezależnie od deklarowanych poglądów, a coraz bardziej tolerancyjne praktyki społeczne, codzienne zachowania, akceptacje dla innych wzorów. I to nie tylko w dużych miastach, i nie tylko wśród hipsterów, lemingów, także małych miasteczka, także w wioskach, akurat parę wsi na wschodnich Mazurach znam. Więc jakoś tak, ja wiem, badania mówią co innego, ale czy badania są takie twarde, przekazują jedynie samą deklarację. Wyniki wyborcze są twarde. Akurat wyniki wyborcze nie pokazują z tej reakcyjności młodego pokolenia.
27% na Korwina Mikke, 20% na PiS, 19% na Platformę. Korwin Mikke dostał w sumie 400 tysięcy głosów, z tego około, z tego jakieś 100, kilkadziesiąt tysięcy wśród młodych ludzi jest znacznie więcej. I te 150 tysięcy, czy około 200 tysięcy głosów młodych ludzi dostaje mniej więcej od 20 lat, tylko ci młodzi ludzie się zmieniają. Tutaj akurat widzę pewną stałość poparcia dla Korwina Mikke. On nie urósł na to. On jest na nie są ci sami poziomie. Młodzi, co wtedy tylko... Nie, to nie są ci sami młodzi. Ale też, jak widać, nie przyrasta mu specjalnie. To znaczy, jacyś młodzi przychodzą i jacyś odchodzą. Dobrze, ale to jest w gruncie rzeczy dość mała pula. No, to jest dobrze. To było 200 tysięcy młodych ludzi, to jest mała pula. No, to jest dużo, dlatego że bardzo dużo młodych ludzi nie idzie w ogóle głosować. Ja ci co, idą na Korwina, to jest problem. No dobrze, ale to, że nie idą głosować, to nie znaczy, że wybierają Korwina. Ale czy to poszło? To nic nie znaczy. No dobrze, ale to wiemy tylko tyle. Sensownie możemy powiedzieć tylko tyle, że około 200 tysięcy czy 150 tysięcy młodych ludzi zagłosowało na Korwina Mikke. No, to nie jest jakaś przerażająca wiadomość. No to prawda. Znaczy dla mnie to jest na przykład bardzo przerażająca wiadomość, ponieważ poglądy tego człowieka, już tu abstrahuję od jego wypowiedzi o niepełnosprawnych, o Hitlerze i tak dalej, ale nawet odcinając skandale, biorąc na serio nawet przez chwilę to, co on głosi, no to jest po prostu czystej wody darwinizm społeczny. Tam nie ma nic więcej. No wszystko zgoda, ja nie mówię, że nie. Nawet w Platformie jest już krok więcej, prawda? Czy to jest sprawy europejskie, okcydentalizm. Nawet w PiS-ie jest trochę więcej, to jest pewna wspólnotowość oparta o tożsamość narodową czy religijną, a tam nie ma nic. Ale ja nie mówię, że Korwin Mikke nie jest przerażający. Ja mówię, że fakt, że 150 tysięcy młodych ludzi na 50 dni głosujących w ogóle głosuje na Korwina Mikke, to nie jest jakieś... A oburzonych jest paru dziesięciu. No dla mnie ta statystyka jest przerażająca. Większość milczy, pragmatycznie szuka na razie pragmatycznych ścieżek. Ale jeszcze jedno. Nie, bo to po prostu nie określa całości, czy nawet reprezentatywnej większości, części młodego pokolenia, to, że jakaś cząstka ich głosowała na Korwina Mikke. Poddałbym to wątpić. A jeszcze do kwestii lewicy poszło. To jest niestety problem nie tylko polskich krajów postkomunistycznych. No spójrzmy na Francję, gdzie lewica na naszych oczach znika z powierzchni ziemi. I nie dlatego, że wychowywano tak młodych ludzi w szkołach, tylko dlatego, że nie jest w stanie odpowiedzieć na najważniejsze problemy społeczne. Choć rządzi. A odpowiada fałszywie, ale odpowiada w jej miejsce Front Narodowy na te problemy. I to Front Narodowy przyciąga młodych ludzi, a nie lewica we Francji, no, w najważniejszym kraju dla powstania lewicy w ogóle obok Niemiec. A przecież podobnie dzieje się teraz w Wielkiej Brytanii, gdzie lewica no już tak chce się upodobnić do skrajnych prawicowców, że już nie wiadomo właściwie czym ma się od nich różnić. W Hiszpanii to jest inna sytuacja, ale w Danii, w Holandii lewica też już nie wie, czy ma iść razem z antysystemowymi populistami i co od nich ukraść, a jak zawalczyć o własną autonomię. Problem jest dużo szerszy niż problem Polski, Rumunii czy krajów postkomunistycznych. To jest niestety ogólnoeuropejski upadek. Tu jest dużo głębszy, o to mi chodzi. Upadek lewicy, nie wiem, czy dużo głębszy. Tutaj akurat. No, tak wygląda to, ale nie widzę specjalnej różnicy między realną siłą opiniotwórczą i politykotwórczą lewicy w Polsce, czy teraz we Francji, choć rządzi tam François Hollande z partii socjalistycznej. Nie, no ale z drugiej strony we Francji mieliśmy taki zwrot młodzieży w lewą stronę w ubiegłej dekadzie, prawda, gdzie było na przykład trzech kandydatów trockistowskich, którzy są byli bardzo skuteczni. Oni dostali w sumie kilkanaście procent głosów przez to, że spełnie wszedł do drugiej tury i wtedy Le Pen pojawił się w drugiej turze. Więc myślę, że we Francji jest to raczej problem immanentny tamtejszej lewicy, po pierwsze, dopiero po drugie problem ogólnoeuropejski. Co pozwolę sobie w tym momencie zauważyć na fenomen słowacki, tak, że Robert Fico nie przyciąga młodych ludzi,
Ale mało kto zwrócił uwagę, że tuż przed wygranymi przez jego partię wyborami do Parlamentu Europejskiego razem z tamtejszą kadencją zagłosował za tradycyjną definicją małżeństwa w konstytucji Słowacji. A w wyborach parlamentarnych dostał 44%. I to jest trochę odpowiedź na ten dylemat, który pan zarysował, prawda? To znaczy, czy iść z tymi, którzy się nazywa populistami, czy upodabniać się dalej do liberalnego mainstreamu? No, trzeba liczyć, ale właśnie nie liberalnego mainstreamu. Trzeba się zastanowić, jak wyjmować sympatyków partii skrajnych, no właśnie, wyjmować i przywracać demokrację. On nic nie zrobił, tylko sam się przekabacił raczej na tamtą stronę. Odwrotnie, wie pan, odwrotnie. On zaczynał spoza międzynarodówki socjalistycznej, z wielkimi bólami zaczęto go wciągać do PES-u. I on poprzez sojusz z prawicą zabrał jej elektorat. Zabrał jej elektorat wiejsko-socjalny, mówiąc. Zabrał elektorat sam. Mniej więcej tak, jak Jarosław Kaczyński zabrał elektorat Teorowi i Samoobronie po to, żeby się do nich upodobnić. No to jest więcej nie pan, ten nie, proces. Chce pan powiedzieć, że Fico i Kaczyński to samo? Nie, chcę powiedzieć, że jest niemało tendencji wspólnych. Może przerwiemy tak, tę dyskusję, tak. Bo to ja wiem, wygląda. Przepraszamy. Chciałem tutaj powiedzieć, że oprócz tradycyjnego podziału na lewicę społeczną i kulturową jest jeszcze trzecia oś, hierarchiczność i wolnościowość, czyli powiedzmy coś z anarchizmem można powiązać. I ruchy społeczne były może lewicowe częściowo, ale przede wszystkim były wolnościowe. To jest ten wymiar nieodnotowany przez panów. I to były pewne nowość i tylko przy tej dwuosiowości albo trójosiowości można wskazać różnicę między starymi ruchami a nowymi społecznymi. Na przykład rewolta w 68 roku była społeczna, wolnościowa, a ta jest antyhierarchicznością. To jest pierwsza sprawa. Druga, że te ruchy poniosły częściową klęskę, ponieważ demokracja taka bardzo radykalna, bezpośrednia, nie udała się. Po prostu trzeba szukać form pośrednich między demokracją bezpośrednią, a przedstawicielską wewnątrz ruchu. Tego się nie udało i moim zdaniem to było przyczyną nieporozumienia. I teraz bym jeszcze chciał powiedzieć, że istnieje lewica w Europie, na przykład w Grecji, komunistyczna, Syriza. Istnieje ruch komunistyczny we Francji, ale to musi być bardzo konsekwentna, aż do bólu lewica. To nie może być taka lajtowa, trzeciodrogowa lewica, żeby nie urazić ani katolików, ani kapitału, tylko tak starać się o te kartki wyborcze, bo to nie zdało egzaminu. I to mniej więcej tyle, no muszę też powiedzieć, że te uwagi pana doktora o Unii Europejskiej zaskoczyły mnie niemile, bo znoszenie granic między państwami Europy to jest polityka opiekuńcza na poziomie całej Unii Europejskiej. To jest tak jak znoszenie ogrodzeń w Anglii, żeby ludzie wyszli z wiosek i tworzyli przemysł. W dalszej perspektywie to po prostu zbuduje Europę. I nie można być ani katolikiem, ani lewicowcem, jeżeli się buduje to bogactwo tylko wewnątrz jednego kraju, a na ogół są biedni, za granicą 200 km dalej. Także to zniesienie granic było bardzo odważnym ruchem i w dalszej perspektywie zniesiemy te granice w całym świecie. To jest polityka przyszłościowa. Tylko to czego trzeba dojść. Dziękuję. Ja chcę się zastanowić na tym właśnie, jak Unia Europejska, dlaczego tak jest w Unii Europejskiej, jaki jest pewien kryzys i dlaczego jest w Polsce. Unia Europejska się po prostu stała siłą wzmacniającą status quo. To nie jest siła, tak samo socjaldemokraci. Powinni się nazywać socjaliści, a nie socjaldemokraci. I nawet SLD nie powinno używać nazwy socjaldemokracja, tylko socjaliści. Dlatego, że socjaldemokracja w jakiś sposób się no powiedziałbym, skompromitowało się, to by obroniło status quo, a w oczach społeczeństw europejskich wyszło tak, że bardziej wiarygodni w tym są
partie typowe catch and hold, prawda, czyli partie, prawda, hadeckie partie, Europejska Partia Ludowa, która jest najlepszym tutaj przykładem, że łapie po prostu wszelkie środowiska, żeby poszerzać jak najbardziej elektorat. I druga rzecz, to są te ruchy, które mogą być jakby wokół partii siłą napędzającą partię i napędzającą zmiany społeczne. Czyli na przykład są to ruchy wokół spraw uniwersalnych. Czyli na przykład zarówno, nie wiem, SLD w tej chwili napędzają ruchy miejskie na przykład, czy zielonych, czy nie wiem, czy różne stowarzyszenia quasi-lewicowe tutaj, czy stowarzyszenia lokatorskie, one właśnie powodują, że w tej chwili no, część moich starszych kolegów przemyślała pewien kurs, że po prostu należy się zwracać ku ruchom miejskim, ku ruchom związanych z ruchami na rzecz ochrony środowiska. Ja akurat wiceprzewodniczę Komisji Dialogu Społecznego do Środowiska, przewodniczego Miasta Stołecznego. I te środowiska, że tak powiem, wiem jak to działa, para protestów na rzecz środowiska przewodniczego w tym mieście organizowałem i tak dalej, i tak dalej. Nawet tutaj, który to jest okręg właściwie, to jest okręg bardzo prawicowy. Ja robiłem spotkania ze sobą i z radnymi w piwnicach, tak, robiliśmy takie spotkanie na zasadzie pewnej pracy u posłów. Czyli w taki sposób, żeby każdy człowiek, który się nazywa lewicowcem w Polsce, takie rzeczy robił, żebyśmy mieli lepszą sytuację, o niebo lepszą. Dlatego popatrzmy, jak do jej konsekwencji doszedł sam Korwin-Mikke. To był facet konsekwentny, który nie zmieniał w ogóle poglądu. I był pewien błąd w ogóle w Polsce, że lewica się chciała jednoczyć. To jest najgorsze, co może być w sytuacji politycznej. Dlatego, że różne ruchy na lewicy wzajemnie będą napędzać się ku różnym elektoratom, jakby wzajemnie napędzać sprawy programowe, światopoglądowe i tak dalej. Jest związany jeszcze z tym zjawiskiem kryzys tożsamości. Czyli trzeba formułować jasne, przejrzyste hasła, radykalne i tak dalej. Ja na Facebooku jestem bardzo radykalny i w rozmowach z urzędnikami i tak dalej, to trzeba być bardzo konsekwentnym politycznie, bo dzięki temu nie sięgnie się po nowy elektorat. No, z tym szacunkiem elektorat 60-70 plus no, jest ograniczony w jakimś sensie możliwości tego elektoratu. To jest pewien rdzeń, to jest pewien rdzeń dla lewicy. Elektorat 60-70 to jest pewien rdzeń, w ramach którego pewna powinna, jak w teorii integracji europejskiej, jest ta teoria kółkocentryczna, prawda? Gdzie jest rdzeń i są dalsze ruchy społeczne. Lewica przez pewien czas w historii wpisała się w logikę i optykę myślenia liberalnego. Była bardzo dobra praca, bo ja specjalnie wybieram czasami różnych autorów, nawet w dyskusjach z profesor Krasnodębski z czasów, jak jeszcze był człowiekiem nienawróconym na tę stronę, czyli zajmował się tam kurczykami, zajmował się krytyką liberalizmu. W demokracji peryferii strasznie krytykuje liberalizm jako ideologię totalitarną, dlatego że nic poza liberalizm nie może właściwie w społeczeństwie być. A sprzyja temu na przykład styl debat telewizyjnych, styl debat, no może nie w gazetach w tej chwili, ale głównie w telewizji, czyli bierze się osobę z kraju, na przykład bierze się Piotrka Szumlewicza i daje się wyrazewiszcze. I przeciętny widz wyrabia sobie zdanie, że jest dwóch ludzi niepoważnych i tak dalej. W związku z tym będziemy musieli wybrać bardzo poważnych ludzi, których symbolizują na przykład ekonomiści, prawda, w rodzaju z centrum Adama Smitha, czy na przykład przedstawiciele tacy, którzy goszczą w AKG. Teraz na szczęście to tego AKG nie ma. Natomiast no, tak to właśnie ta sytuacja wygląda. I bardzo ważne jest to, żeby lewica wracała do korzeni, a nie bawiła się w zabawki światopoglądowe. Co odrobinę pan profesor wielokrotnie poruszał. Zabawki światopoglądowe nie zmieniają układu stosunków społecznych. W ogóle? Już kończę. Apokalipsa 2020 to jest ten tekst z ostatniej Gazety Wyborczej.
I to jest jeszcze groźniejsza sytuacja, bo dojdzie kompletnie bezideowe pokolenie młodych polityków z tak zwanych dobrych domów, z bardzo zamożnej klasy średniej, które będzie wyłącznie zainteresowane własnym ego i nie będzie to nawet osobowość paranoiczna, tylko bardzo groźna osobowość narcystyczna w polityce, która jest o niebo bardziej nietrudna, prawda, do zdemaskowania. No i jeszcze jedna z przyczyn. Dlaczego jest tak źle na lewicy? Bo jest elitaryzm debat. Po prostu lewica mówi o tej sytuacji. Po tragicznym wyniku w 2011 SLD mieliśmy sytuację właśnie, że były to wąskie debaty, prawda, i na łamach, prawda, trasy, to wszystko było nastawione na sytuację na lewicy. Nie było nastawione do społeczeństwa. Ale przeciętnego wyborcy nie interesuje to, co się dzieje na lewicy. On chce pewnych zmian, on chce jakby związać się z lokalną społecznością. Dlaczego na przykład ta piątka eurodeputowanych SLD wygrała? Bo byli bardzo związani ze swoim regionem, społecznością i tak dalej i pracowali. A nie na przykład, prawda, nikt się nie nabrał na pas właśnie za poglądowe palikowe. Dlatego ta partia... 3,80% tak. Także to już jest tutaj. I lewica mówi, nie może się jednoczyć, musi się wzajemnie okazać. Ale współpracuję też z OPZZ-em i zauważyłam taką rzecz i to mnie zastanawia, bo tutaj kolega wspomniał o tym Państwu, że lewica, jak mówicie, bawi się kwestiami światopoglądowymi, jakby nie widzę powodu, dla którego miałoby się tego nie połączyć jednego i drugiego. A wspomniałam o tym, że pracuję w OPZZ-cie między innymi dlatego, współpracuję z nimi, że teraz w zeszłym tygodniu, czy tam dwa tygodnie temu była ta Parada Równości w Warszawie i w OPZZ pomysł, że organizacja wesprze, w sensie wyda jakieś oświadczenie popierające Paradę Równości. Oczywiście cały organizat się sprzeciwił i żadnego oświadczenia nie było. I moi koledzy z kolei, z którymi pracuję na uczelni, na Uniwersytecie Warszawskim, kiedy z nimi rozmawiam i zachęcam ich do tego, żeby wstępowali do bądź co bądź lewicowego związku zawodowego, mówią, że nie chcą nie dlatego, że nie zgadzają się z tymi kwestiami dotyczącymi pracy, prawa pracy, które walczymy, tylko właśnie dlatego, że wydaje się to zbyt konserwatywną ciągle ideą. Więc ja nie jestem do końca pewna, czy można mówić o tym, że to jest zabawa kwestiami światopoglądowymi, bo to jest równie ważny problem i w przyszłości lewica, czy nawet teraz powinna się tym zajmować, bo to równouprawnienie kobiet dotyczy 50% ludzi. A druga rzecz, która się akurat zgodzę, że zauważyłam ciekawą rzecz, że kiedy są debaty dotyczące kwestii ekonomicznej, wychodzi ktoś z związków zawodowych czy z takich organizacji, to się pisze, że to jest członek związków zawodowych, a kiedy wystąpi jak ktoś z dewiata, to jest ekspert ekonomiczny, więc to już widać w mediach, jak jest to podejście. Dziękuję. Agata Domska, Forum Odnowa. Ja prezentuję infra zajmujący się projektowaniem zmian systemowych w sektorze publicznym i wdrażaniem ich również, co jest bardzo ważne, że nie tylko projektowaniem. Ja w ogóle bym chciała troszkę o czym innym, ponieważ mi się wydaje, że w ogóle ludzi nic w tej chwili już nie obchodzi, lewica i prawica, absolutnie. Jako takie kryteria, o których my tutaj mówimy jeszcze z dniem XIX wieku, ludzi obchodzi w moim odczuciu to, żeby ta jakość życia, o czym tutaj już było, żeby ta jakość życia była po prostu lepsza. Teraz, jeżeli te ruchy społeczne, o których my tutaj mówimy, mają pewną taką, powiedziałabym, ożywczą jakąś moc, to w moim odczuciu tylko i wyłącznie w tym, że one są w stanie tych znudzonych i zniesmaczonych i odwróconych od państwa, elit, polityki, partii, ludzi, trochę wrzucić w pewną kolejne debaty publiczne. To znaczy, ja bym w nich upatrywała absolutnie nie żadne zarzewie rewolucji, to jest w ogóle absurd. To są grupki maleńkie, ludzi, którzy się żrą między sobą w taki sposób, jak w ruchach miejskich świetnie widać. I którzy się nie znoszą. W Warszawie nikt się nie żyta. A proszę pojechać do Poznania. W Poznaniu, tak, albo do Białegostoku, albo do Krakowa, albo do Wrocławia. No tam, tak. I teraz to jest, jakby ludzie się zawsze będą żreć. Wszystko, czy to są ruchy społeczne, czy to są partie, czy cokolwiek innego. I teraz, co ja sobie widzę, jeżdżąc rzeczywiście maniakalnie po Polsce, po różnych dziurach mniejszych i większych, to jest chyba to, że nastąpił pewien, powiem to tak, rozdźwięk albo rozjazd wśród młodych osób
w moim odczuciu na takie kategorie, które się nigdy nie połączą, nie będą miały ze sobą w ogóle wspólnego języka. To znaczy mamy taką grupę ludzi, ja to powiem w bardzo dużym uproszczeniu oczywiście, za co przepraszam, która w ogóle nie, znaczy po prostu chrzanią wybory, chrzanią wszystko, chcą żyć dobrze, mieć karierę, pracę, rodzinę, w ogóle państwo to out, absolutnie. Druga grupa to są właśnie tacy działacze rozmaici, myślę, że tutaj wśród nas jest ich trochę, których ktoś ciągnie do tej działalności społecznej, ale nie chodzi o ten szyld, znaczy, to nie chodzi o to, że nas ciągnie do działalności pod hasłem lewica czy coś tam, tylko że w ogóle chcemy działać. A trzecia grupa to są tacy ludzie, którzy, to o czym mówił pan Marek Bajlin, którzy się chcą jakoś, nie wiem, to powiedzieć tak, wyżyć mocniej. To znaczy w jakiś sposób, nie wiem, pójść tam, jak jest zimno, to pójść pod to ministerstwo i tam pokrzyczeć. Albo kogoś tam przyprać komuś. No? I teraz moim zdaniem jest troszeczkę tak, że mówienie o ludziach młodych, o młodzieży, w ogóle dla mnie jest trochę niejasne. Czy gdzieś ja bym się zastanawiała, o której z tych grup mówimy przede wszystkim. Być może one są w ogóle jakieś inne. Ja to tak rzucam trochę na rybę. Natomiast na pewno jestem przeciwna takim generalizacjom. Młodzież to, ludzie tam. To jest chyba wszystko. Zastanawiałem się przez chwilę, o czym była dyskusja. W pierwszej połowie o ruchach społecznych, a potem w drugiej połowie powiedzmy o lewicy, chociaż troszkę szerzej. I zastanawiałem się również, co panowie twierdzili. I w moim odbiorze to wyglądało w ten sposób, że pan redaktor Bajlin powiedział, oto był ruch charakterystyczny, szczególny, który miał pewną, który ma pewne osiągnięcia, ma pewien dorobek. Innymi słowy, w naszych warunkach może dojść do powstania ruchu, który ma realny wpływ na to, co się dzieje. W związku z tym mam pewną, nie, mam niepewność, bo wprawdzie mowa jest, redaktor zwrócił uwagę na to, że pojawiły się pewne nowe idee w establishmencie dziennika. Postawimy pytanie, czy to jest nowa polityka, czy nowa retoryka? Czy to, co ruch osiągnął, oznacza realną zmianę w sposobie rządzenia, czy oznacza pewną zmianę w sposobie mówienia, po to, aby zachować sposób rządzenia bez zmian? Ja nie twierdzę, że tak jest. Ja po prostu nie jestem pewien, czy mamy wystarczające powody do myślenia, że jest to pierwsze, a nie to drugie. I chętnie bym zapytał pana doktora, czy ma pan jakieś dodatkowe argumenty, żeby rozstrzygnąć ten dylemat, czy to jest polityka, czy to jest retoryka. Z kolei ten profesor Hedoru, lekko zrozumiałem, powiedział o tych ruchach, że to nie są żadne ruchy, jeżeli właściwie nie przyniosły. Nawet do tego groźnego sformułowania prawdziwy ruch potrzebuje papieży. Czy coś takiego, czy jakiegoś innego narzędzia tego rodzaju. Czyli innymi słowy, że prawdziwy ruch musi użyć przemocy. Choć w drugiej pana wypowiedzi pan to zmodyfikował, mówiąc, że przemoc w jednym środowisku kulturowym to będzie przemoc fizyczna, w innym środowisku kulturowym to będzie kartka wyborcza. No ale to też łatwiej nie raczej niż tego pierwszego, niż tego drugiego. I znów jestem niepewien, co pan profesor właściwie określa jako ruch społeczny, ponieważ ten krótki przygląd historyczny i odniesienie do współczesności pominęło takie zjawiska, jak na przykład ruchy w północnej Afryce. Takie zjawiska jak Ukraina. Takie zjawiska jak, no jeszcze parę innych można by wymienić, jak dzieląc dalej kraje. A teraz, ale także do ruchów społecznych można zamieścić również te procesy, które rozwijają się w Europie Zachodniej, dotyczą stosunku do imigrantów, dotyczą stosunku do Unii Europejskiej. Innymi słowy, ruch społeczny może mieć różne cele,
różne środki i różne konsekwencje i powstaje pytanie od tego, co chcemy twierdzić o tych ruchach. Jakiego rodzaju twierdzenie o nich wypowiadamy. To nas prowadzi do tego, że zbrakło lewicowego ruchu społecznego. Otóż myślę troszkę inaczej niż moi przedmówcy, że jednym z głównych powodów, dla których ruch lewicowy nie w Polsce, bo w Polsce ma swoje powody, że taki jest, jaki jest, że w skali co najmniej europejskiej, albo szerszej, że on się zrobił już bardzo słaby, to chyba dlatego, że lewica dawniejsza była nie tylko ruchem rewindykacyjnym i emancypacyjnym w stosunku do poszczególnych grup społecznych upośledzonych, ale miała pewien pomysł, pewną koncepcję, jak się ma zmienić świat, żeby rzeczywistość radykalnie poprawić. Tym pomysłem było zastąpienie lub drastyczne ograniczenie rynku i zastąpienie go przez inne formy regulacji ekonomii i gospodarowania i podziału. Otóż ta idea walki z rynkiem, z jego ograniczania przez lewicę, przegrała kompletnie, a 89 roku jego był gwoździem do trumny tej ideologii. To znaczy, ona, można powiedzieć, było zwycięstwo sił rynkowych. I lewica współczesna nie ma żadnego nowego pomysłu na to, jaki ma być zbudowany świat. Nie ma wokół czego organizować masowej wyobraźni i masowego działania. Może organizować wobec poszczególnych zadań społecznych, wobec poszczególnych jej bolączek, ale to nie jest materiał na zbudowanie alternatywy wobec czego. I tu chodzi mi o rzecz następną. Siła prawicy. W zasadzie muszę powiedzieć, że w ostatnich kilku, może kilkunastu latach było bardzo dużo badań psychologicznych dotyczących genezy konserwatyzmu i czynników, które przyczyniają się do jego wzrostu. Można by powiedzieć, że jednym z głównych rezultatów tych badań należy stwierdzenie po pierwsze, że konserwatyzm i prawicowość rosną w sytuacjach zagrożenia. Bo w sytuacjach zagrożenia robi się istotną jest wspólnotowość. Wspólnota typu narodowego, etnicznego czy innego podobnego daje ludziom znacznie większe poczucie bezpieczeństwa niż indywidualizm, który jest był dotychczas powszechnie obowiązującą religią. Wobec tego to, co widzimy jako rozkwit prawicy, nie tylko w Polsce, ale również w różnych innych krajach europejskich, wydaje się być odpowiedzią na dwa duże zagrożenia odczuwane przez znaczną część europejskich społeczeństw. Zagrożenie typu ekonomicznego, powodzie zachwianie się równowagi ekonomicznej Europy i zagrożenie typu kulturowego związane z mieszaniem się kultur i ze zderzeniem różnych kultur w Europie, to jest z trudem znoszony przez dużą część europejskich społeczeństw. Te dwa zagrożenia, jak sądzę, napędzają siły prawicy. I tu też mam taką wątpliwość bez pewnej uwagi pana doktora Bejzina. Wspomniał pan, że będzie przyjmować się tą kwestią zbytnio, do jakich policzyć na palcach, to nie jest aż tak dużo w stosunku do ogólnej liczby młodych ludzi. Co jest oczywiście prawda. Ale musimy liczyć się z tym, że to, że zwykle to, co widzimy jako część polityczną społeczeństwa, jest zwykle tylko powierzchnią czegoś, co jest mniej widoczne. Otóż ja bym się obawiał tego, że elektorat Korwina-Mikke sam przez się niewielki jest wskazanym sygnałem, znakiem procesów, które zachodzą w szerszej populacji. Nie mamy na razie wystarczająco dobrych instrumentów, żeby to ocenić, ale sam fakt, że ich tak dużo się zebrało, może znaczyć, że taka bierne poparcie dla tego rodzaju myślenia może być znacznie większe niż z tego z tych liczb bezpośrednich, które się wydarzy. Co więcej, jest jeszcze inny aspekt.
na ogół zmiana wywoływana jest nie przez przez miliony, a nawet nie przez setki tysięcy, tylko przez dziesiątki tysięcy, które się organizują i działają w sposób zdecydowany, a działając w sposób zdecydowany pociągają za sobą większy grunt. I znów powołam się na swoją dyscyplinę, jest to taki duży, szeroki cykl badań o roli mniejszości. O tym, że mniejszość może zapanować nad większością w odpowiednich warunkach. Otóż sądziłbym, że poważne niebezpieczeństwo, które się może rysować na horyzoncie, to to, że taka radykalna mniejszość się formuje, taka radykalna prawicowa mniejszość się formuje i wybory czy poparcie dla Korwina Mikke byłoby dla mnie świadectwem tej właśnie mniejszości. Zresztą ciekawe z tego punktu widzenia jest los Palikota i jego partii. On próbował budować siłę polityczną na alternatywnej mniejszości. Na mniejszości, powiedzmy, antykatolickiej. Ale to się nie dało utrzymać. Z powodów, jak myślę, takich, że to nie daje zrealizowania owego celu, którym jest poszukiwanie wspólnoty. A ta poszukiwanie wspólnoty w obecnym indywidualistycznym społeczeństwie, to może być potężna siła polityczna. Dziękuję panie profesorze. Chciałem się odnieść do tezy pana profesora. Jeśli dobrze zrozumiałem, że ten potencjał formacji ruchów lewicowych jest jakby podkopywany przez to uwypuklenie tych kwestii tożsamościowych, które rozwijają elektorat socjalny. I właśnie zastanawiam się, jak wyjść z tej sytuacji, bo nawet jeśli znamy, że tak rzeczywiście się dzieje, bo już tutaj koleżanka mówiła, że to jest bardziej jakby złożone, to z drugiej strony nie możemy też pewnych rzeczy odpuścić, bo te kwestie, które jakby wykraczają poza tradycyjne problemy, którymi zajmowała się lewica, to też nie jest tylko bardzo często to nie jest tylko zabawa kwestiami światopoglądowymi, ale to są postulaty, które się odwołują do realnych praw. Co więcej, praw, które są właśnie zagrożone najbardziej, które są najbardziej zagrożone w przypadku właśnie osób, tych, którymi lewica szczególnie się zajmuje, czyli właśnie w mniejszych miejscowościach, w grupach, które są słabsze, więc nie bardzo z przyczyn też takich pryncypialnych można, wydaje mi się, zrezygnować z bronienia grup, których krzywda nie ma typowo klasowego charakteru, więc to jest jedna sprawa. A druga, tutaj dużo mówiliśmy o tych ruchach społecznych, odwołujących się do jakiejś ideologii, czy będących też nośnikami pewnych idei. Natomiast ja akurat jestem praktycznie bardziej działam w takich ruchach, które raczej nie są jakby zakorzenione w żadnej ideologii, mianowicie w ruchach opiekunów osób niepełnosprawnych. I tam mam wrażenie, że w przypadku tych grup tego typu mobilizacji społecznej też jest pewien problem w społeczeństwie, mimo że pewnie inne czynniki wpływają na to, że tutaj ta mobilizacja ludzi nie przebiega tak, jakbyśmy chcieli. Tu chciałem też do panów takie pytanie skierować, ponieważ swego czasu się wtedy, kiedy te matki dzieci zaczęły protestować w Sejmie, pojawiały się takie przypuszczenia, hipotezy, że wraz z nimi po nich ustawi się kolejka innych grup społecznych, które też mają powody, nie wiem, bezrobotni i tak dalej, emeryci i tak dalej, którzy też mają powody, by być niezadowolonymi, i oni jakoś nie mieliśmy do czynienia z takim procesem. I jakby panowie wyjaśnili. Krzysztof Gętka, ja pracuję tutaj od wielu lat w projekcie związkowym i pozwolę sobie na kilka uwag właśnie z perspektywy obserwatora ruchu związkowego, pewnych przemian, które się w nim dokonują, bo tutaj Państwo postawiliście temat
postawiliście temat lewicy, braku lewicy, czy też jakiegoś kryzysu myślenia lewicowego, który też się odzwierciedla oczywiście w tym, co my widzimy w przejawach zorganizowanej działalności lewicy. Co do ruchów społecznych, to muszę powiedzieć, że to jest pasjonujący temat. Ja tutaj to doświadczenie nie zostało przywołane, ale też myślę, że takim klasycznym ruchem społecznym, definicyjnym, zresztą dość dobrze zbadanym przez zachodnich socjologów, była nasza rodzina Solidarność, ruch z lat 80-81, zwłaszcza w tej fazie swojego najwyższego rozwoju organizacyjnego. Na tym dla pewnym mitem był pewien problem, który jakby powołał ruch społeczny do działania, był jego animatorem. No i potem cała interesująca i długa historia, ale na ten temat nie chciałbym tutaj mówić. Dlaczego lewicy? No to myślę, że tutaj akurat w tym naszym gronie to co powiem jest dosyć banalnym wnioskiem, powszechnie znanym, ale jednak tego mi elementu tutaj zabrakło w tej dyskusji, ponieważ panowie koncentrowaliście się jednak na myśleniu, na myśli politycznej, na powiedzmy ideologii tego, co kiedyś nazywano nadbudową. No ale oczywiście tutaj problem jest poważniejszy. Myślę też, że dla myślenia lewicowego, dla strategów lewicowych jest, no od tego trzeba chyba by zacząć. Kiedyś wpadł mi taki tekst Grażyny Gęsickiej, jednej z pasażerek tego nieszczęsnego samolotu smoleńskiego. Ona kiedyś z naszą fundacją współpracowała. Była socjolożką, która się zajmowała socjologią przemysłu i pisała, bodajże obroniła się też z tematu jakiegoś związanego z klasą robotniczą, o ile sobie przypominam. I wpadł mi taki tekst chyba z 1989 roku, w którym pani Gęsicka analizowała przyczyny rozpadu klasy robotniczej w krajach zachodnioeuropejskich. No to powiedzmy jeszcze z naszej perspektywy, ja to czytałem w połowie lat 90. To się wydawało dość abstrakcyjne. Tutaj był Marian Krzaklewski, strajk w Bełchatowie, można było sparaliżować cały kraj. W dalszym ciągu, nie wiem, w związkach zawodowych, łącznie licząc, myślę, kilka milionów członków, to była siła, z którą liczyły się rządy, z którą no, trzeba było uwzględniać tutaj mocno pod uwagę, biorąc pod uwagę jakieś strategie polityczne, reformatorskie i tak dalej. No i to wszystko jakby mamy w zaniku. I teraz moim zdaniem po prostu, jeżeli mówimy o tym, że no nie ma lewicy, nie ma tutaj jakby odzewu na apel tak tradycyjny, wyrażany tradycyjnym językiem lewicowych partii politycznych, czy nawet tych ruchów, które próbują do tradycji lewicowej nawiązywać, no to jednak jest powodem tym pierwszym jest moim skromnym zdaniem jest po prostu dezintegracja bazy, tej tradycyjnej bazy lewicy. Pamiętajmy, że lewicę powołał kapitalizm, wolnorynkowy, XIX-wieczny kapitalizm, kwestia robotnicza, różne problemy, które ten kapitalizm wtedy niósł, również powołał ruch pracy. Ruch pracy, który w Anglii przybrał formę początkowo zorganizowanych związków zawodowych, z których wyłoniła się silna partia polityczna i tak dalej. W innych krajach mogło być odwrotnie. Partie polityczne zakładały związki zawodowe, no ale jednak przemysł, kapitalizm, ten XIX-wieczny drapieżny kapitalizm również jakby przywoływał siły, które próbowały go reformować, zmieniać albo negować. I to tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No w zasadzie bardzo wiele tutaj
wątku się pojawiło i gdyby do każdego się odnosić, to nie dałbym rady, więc pozwolę sobie dokonać pewnej selekcji, zwłaszcza, że niektóre z nich chyba zbliżały się do siebie. Otóż w wypowiedzi pana profesora Wejkowskiego padło słowo, które moim zdaniem jest absolutnie kluczowe. W wielu kontekstach jest to słowo niepewność. Otóż w ruchach społecznych, które my uważamy za lewicę, zawsze uczestniczyli ci, których los był w miarę pewny. Tradycyjną klientelą partii socjaldemokratycznych, tak w wymiarze wyborczym, jak i w wymiarze nawet aktywności, tak powiem, zbrojnej, w czasie XIX-wiecznych strajków i protestów ulicznych, byli wykwalifikowani robotnicy, to znaczy tacy, którzy mieli względną pewność zatrudnienia. Tak? Najbiedniejsi nigdy nie byli tak naprawdę klientelą lewicy, poza takimi sytuacyjnymi historiami, jak to wiem, z Indii, prawda, czy czasami ze świata hiszpańskojęzycznego. Tymczasem dzisiaj w owej niepewności pogrążeni są wszyscy. Zobaczcie państwo, że o każdym ruchu, jaki mówimy dzisiaj, mówimy tak naprawdę o ruchu mniejszości. Te wojny, jakie obserwujemy na Bliskim Wschodzie czy na Ukrainie, to są wojny mniejszości. Większość ludzi siedzi w domu. Tu nie ma masowych armii. Tak? To jest zupełnie nowa sytuacja i moim zdaniem wszystkie ruchy społeczne, a także klasyczne partie polityczne muszą się niestety, mówię to z wielkim bólem, orientować dzisiaj na aktywną mniejszość. Tak jak tutaj ja się zgadzam, rzeczywiście poważne niebezpieczeństwo ze strony takiej skrajnej prawicy, takiego dziwnego konglomeratu libertarianizmu i konserwatyzmu, jaki występuje. Ale oni dokładnie na tym grają. A mam wrażenie, że lewica żyje w czasach Edwarda Abramowskiego, prawda? I wierzy w to, że społeczeństwo całe będzie zdolne się samoorganizować. Społeczeństwo nie będzie zdolne się samoorganizować, dlatego że albo boi się bezrobocia, albo boi się, że nie spłaci kredytu. Bo tym się z reguły ludzie od siebie różnią. No, mają kredyt albo groźbę utraty pracy. Co do przemocy, mówiłem bardzo wyraźnie. Chodzi o rehabilitację polityki. Polityki w demokratycznym państwie. Tak? I oczywiście trudno sobie wyobrazić walkę o demokrację demokratycznymi metodami w carskiej Rosji. Tak? Tam ktoś, kto tylko o tym pomyślał, mógł pojechać, odpocząć na Dalekim Wschodzie i przemyśleć to, co mu po głowie krąży. Tak? Trudno sobie wyobrazić w Arabii Saudyjskiej. Tak? Dzisiaj cokolwiek było możliwe w ramach demokratyzacji, jeśli nie zbrojny bunt gnębionych szyi. Tak? Natomiast oczywiście Kałasznikow jest w realiach Europy kałasznikowym w postaci kartki wyborczej, kartki papieru, na którym jest coś wydrukowane, czy nawet niech będzie owego ruchu miejskiego, który być może w jakimś momencie trafi w taki splot sytuacji, który może cokolwiek zmienić. Uważam, że to, co się dzieje w Afryce Północnej, jest tylko potwierdzeniem tezy, że młodzież jest dzisiaj najbardziej reakcyjną warstwą społeczną. Porównajcie sobie państwo los Libijczyków, Irakijczyków i Syryjczyków sprzed arabskiej wiosny i teraz. To jest proste pytanie, czy wolelibyśmy żyć pod rządami Jaruzelskiego, czy pod rządami Hitlera? Myślę, że jednak zdecydowana większość zdecydowałaby się na życie pod rządami Wojciecha Jaruzelskiego, bo nie mając pełni praw politycznych, prawda, miały przynajmniej elementarne prawa człowieka, prawda, zagwarantowane. W tym sensie uważam, że to jest krok do tyłu, prawda, że to są w zasadzie kontrrewolucje, że te arabskie, panarabskie, autorytarne reżimy były dużo mniej szkodliwe, niż są szkodliwe rządy sunnickich fundamentalistów, prawda? Zresztą pokazuje, że lepiej żyć nawet w rachitycznym państwie, niż żyć na pustyni bez państwa, prawda? Tam w zasadzie w tej chwili już tego państwa nie ma. Pozwolę sobie też na kamień będzie pana profesora powiedzieć, że rzeczywiście w 1989 roku system jakby dobiegł swego końca. Chociaż jak dziś spojrzymy na statystyki ekonomiczne państw komunistycznych, to one miały w latach 80. europejskie średnie 3% wzrostu i 0 bezrobocia. No proszę państwa, gdyby dzisiaj ktoś tak miał w Unii, prawda, to jest prymusem, prawda? Bez bezrobocia 3% wzrostu gospodarczego. Znaczy przyczyny upadku tego systemu był wielopoziomowy. To nie jest tak, że on przegrał ekonomicznie. Myślę, że on po pierwsze przegrał na zupełnie innych polach, ale dzisiejszy kapitalizm po prostu zbankrutował. Suche liczby to pokazują, trzyma się czymś innym, prawda? Nie trzyma się potęgą swojej ekonomii. Prawda? On jest momentami wręcz kontrproduktywny, prawda? Wielu aspektów. No, jesteśmy w tej chwili światowym liderem produkcji jabłek, które, jak wiemy, są wysoko przetworzonym, zteknologizowanym produktem i tak dalej.
się natomiast do tego wątku kulturowego, otóż moim zdaniem problem odwoływania się na przykład do mniejszości seksualnych, wiemy jest tego mniejszości narodowe, bo to moim zdaniem jest jednak olsku. To są jednak tradycyjne wspólnoty bliższe klasie robotniczej i tak dalej. Czy to jest jakby sprzeczne wewnętrznie? Lewica, stając w obronie tego typu grup, pogłębia jakby indywidualizm, prawda? Jesteś inny i masz nie tylko prawo, ale obowiązek eksponować to w przestrzeni publicznej. Tradycyjna lewica mówi o coś innego. Zobaczcie, wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy jesteśmy jakoś do siebie podobni. I to jest bardzo trudno ugodzić, szczególnie w naszej części świata, prawda? Ze względu na naszą historię, religijność i tak dalej. To nie jest tak, że te problemy tylko dziś na lewicy występowały. One występowały też kiedyś, natomiast były rozstrzygane w inny sposób niż dzisiaj. Zresztą notabene, że rozpal kod, o którym tu była mowa, jest absolutną odpowiedzią. No nie można jednocześnie bronić degradowanej polskiej prowincji i bronić mniejszości seksualnych, które w największym stopniu są akceptowane w zamożnych dzielnicach wielkich miast. To są dwa zupełnie różne elektoraty. Dotyczy też działalności ruchów społecznych. Ja myślę, że bezrobotny z Suwałk, z Legnicy, Gorzowa Wielkopolskiego czy Włocławka wciąż jednak żyje w trochę innym świecie. No może być, ale śmiem twierdzić, że statystycznie prawdopodobieństwo tego jest wyjątkowo rzadko spotykane. Nie. To są 4% społeczeństwa. Nie. Wszelkie badania pokazywały, że w 2007 roku bodaj 68% przedstawicieli mniejszości seksualnej zagłosowało na Platformę, która nic nie mówiła o kwestii emancypacji. To znaczy, że być może ta tożsamość, jakby ich orientacja seksualna nie jest czymś, co stymuluje przy wyborach, prawda? Nie jest. No nie jest, no właśnie, więc jeśli nie jest, no to znaczy, że być może problemy tych ludzi są problemami uniwersalnymi, to dotyczą też innych grup społecznych. Więc może lepiej do tego człowieka adresować swoje oferty jako do bezrobotnego, czy jako do mieszkańca prowincji, a nie jako do geja. Może on nie chce, żeby tak do niego adresowano, prawda? Jeśli Państwo patrzycie po historii ruchów politycznych, to dużo więcej gejów robiło karierę na prawicy niż na lewicy. I to było związane też z zapleczem społecznym. A Francja jest zupełnie innym krajem, inną historią i tak dalej. Tam prawa wszystkim mniejszościom przyznano w końcu XVIII wieku. Idąc jakby dalej tym tropem, to nie jest tak, że nie ma zupełnie udanych projektów lewicowych przez ostatnie 20 lat. To, co się stało w Brazylii, to był projekt lewicowy. Ja nie mówię to mówiąc oczywiście, tylko mówię o reformach Lula. On cokolwiek jakościowo zmienił. To samo zrobił Chavez z Wenezueli, innymi metodami, w innej kulturze politycznej, prawda? Być może z tym kałasznikowym w sensie dosłownym, prawda? Kiedy pucz stymulowany z zewnątrz próbował odebrać mu władzę, ale też dokonał jakościowej zmiany. Fico na Słowacji też dokonał zmian. Proszę Państwa, jestem człowiekiem chorobitym. Gdyby w Polsce ktoś prowadził, tak jak słowacka prawica, odpłatność za wizyty u lekarza, to ja bym zagłosował na każdego. To by chciał znieść tę opłatę. A Fico to zniósł, tak samo zlikwidował de facto, w Czechach to samo się stało, prawda, na poziomie wojewódzkim. Tak samo jeśli chodzi o brak progresji podatkowej na Słowacji. Pan Październiewski podnosił jakby kwestię silnej czy słabej tożsamości. Anarchizm proponował słabą tożsamość, oddolną. Komunizm, do którego pan nawiązał, czy ruchy komunistyczne proponują inną tożsamość. Komunistyczna partia Czechii, ma pan mówi o Syrizie, obok niej jest komunistyczna partia Grecji, która uważa Syrizę za podpustkę Komisji Europejskiej, prawda? To taka grecka, która proponuje coś zupełnie odwrotnego. Ja nie wiem, która z tych tożsamości jest lepsza, ale która by mi się bardziej podobała. Natomiast nie jesteśmy o tym, by dyskutować, prawda, co nam się w takim wymiarze estetycznym bardziej podoba. Wiem jedno, że najmądrzejszą rzeczą, już kończę, ale którą napisano na temat lewicy w ostatnich latach, to tuż przed swoją śmiercią w ostatnich latach pisał Tommy Dziób, który pisał, że człowiek lewicy musi dzisiaj być konserwatystą. Nie oznacza to, że prawda, ma wierzyć w rodzinę Bogiem silną i tak dalej. Ma być konserwatystą w sensie odwoływania się do świata, który był kiedyś. Do tego najlepszego, złota trzydziestka, jak we Francji się mówi, prawda? Czy złote półwiecze, jak Hobbes mał o tym pisał. Prawda? Czyli do tego półwiecza, gdzie w świecie zachodnim, ale także w tym autorytarnym świecie Europy Wschodniej. Wszyscy mieli pracę, edukacja była na bardzo wysokim
poziomu i tak dalej. Nic mądrzejszego lewica nie wymyśla. Moim zdaniem problem nie polega na tym, że tu nie ma żadnych projektów. Problem polega na tym, że nie ma jak tych projektów przekazywać. Tak? Że prawica, skrajna prawica pierwsza zrozumiała, że Gramsci miał coś do powiedzenia. Tak? Znaczy lewicy nie ma dzisiaj w ogóle w mediach, a jeśli jest to pokazywane jako folklor, o czym była tutaj mowa. W tym sensie moim zdaniem lewica powinna nie patrzeć w przyszłość, bo ta jest niepewna. Nikt się nie wierzy tak naprawdę w żadne obietnice przyszłości, to biegnie sprawa. Powinna natomiast patrzeć w przeszłość, bo to jest coś pewnego i człowiek żyjący w stanie niepewności w momencie zagrożenia może spojrzeć w przeszłość. Tak jak dla mnie ulubiony mój przykład Komunistycznej Partii Czech i Moraw, której średnia wieku działaczy wynosi 73 lata. Partia ta powiększyła swój elektorat w ostatnich wyborach, to przecież na pozór powinno być zupełnie odwrotnie. Dziękuję bardzo. Całkowicie zgadzam się z panem profesorem Lejkowskim, że poszukiwanie wspólnoty stanowi dziś potencjał polityczny. Stąd widzę dość optymistycznie przyszłość lewicy, choć może dalszą niż obecną. Ponieważ właśnie lewica mogłaby i powinna, jeżeli chce się zresetować, zająć się właśnie myśleniem o wspólnocie, a takim narzucającym się tematem w Europie i w Polsce, to jest renegocjacja państwa opiekuńczego, namysł nad tym, jak państwo opiekuńcze może dzisiaj wyglądać. Trwanie glorious nie wrócą już, czyli tam chwalebne 30 lat nieprzerwanego rozwoju we Francji, w Niemczech, w innych krajach Europy. Wiadomo, że się będziemy borykać z kryzysami o raczej krótszych, dłuższych cyklach. Stąd potrzeba takiego dogłębnego przemyślenia, ale nie rezygnacji z europejskiego państwa opiekuńczego, który zgoda było wielkim osiągnięciem i wielkim kompromisem historycznym między lewicą i prawicą. Przecież w pewnym momencie lewica nie tyle chciała zastąpić kapitalizm socjalizmem czy rynek planowaniem, co raczej bardzo czujnie tego kompromisu pilnowała, rozszerzając kategorię państwa opiekuńczego na jeszcze inne grupy ludności. Chociażby jak. Co? Także u państwa biała, ale też trochę u państwa biała, trochę się wycofowała z tego upaństwowienia, jak Mitterrand, no różnie, tak? Ale też włączała do państwa opiekuńczego jakby takie różne grupy specjalnej troski, na przykład od lat 70. wykluczonych, tak? To było takie nowe zjawisko w polityce społecznej, nie tylko francuskiej, ale w ogóle europejskiej. To jest zadanie dla lewicy. Dobrze. Co się też wiąże z tym, o czym pan mówi, z czym się zgadzam, rzeczywiście ruchy społeczne różne napędzają i powinny bardziej napędzać partie polityczne, znaczy zmuszać je do reakcji i przeprowadzania różnych decyzji. Może to być tym łatwiejsze, że jednak Polacy się fantastycznie organizują obywatelsko w całej Polsce. Wszędzie powstają różne małe, na ogół zgoda, lokalne stowarzyszenia, organizacje, dzieje się w małych miastach bardzo wiele. To się nie przekłada na siłę polityczną, pozostaje rozproszoną siłą lokalną, która zresztą w lokalnościach często jest skuteczna, ale Polacy akurat się w ostatnich dekadzie fantastycznie samo organizują. Jeszcze uwaga jedna, więc lewica oczywiście powinna część tej energii obywatelskiej wykorzystać, jakby włączać liderów tych ruchów do swoich działań, tak jak zresztą robiła to zawsze i tradycyjnie, tak jak robiły to związki zawodowe, czy partia socjalistyczna, czy partia komunistyczna, jak się pokazywał, kto jest zdolny na dole, to go wciągali, a z nim jego ludzi, jego grupę i jakiś jego autorytet lokalny. Dzisiaj ten mechanizm zamknął. Więc to jest możliwość siły lewicy. Co jednak oznacza, a też i z innych względów, że zły bardzo jest podział, to się z panią zgadzam, zły bardzo jest podział na podziału korzenie klasowe, którymi powinna się zajmować lewica i zabawki emancypacyjne, którymi się nie powinna zajmować. Według mnie to jest fałszywa dyskusja z kilku względów.
Po pierwsze, dyskusja o zabawkach emancypacyjnych, czy jak to nazwać, przypomina mi dyskusję z końca XIX wieku we Francji, czy partia socjalistyczna powinna zajmować się antysemityzmem, czy powinna to zwalczać. To było podczas sprawy Dreyfusa. Duża część partii socjalistycznej uważała, że to tylko odciąga lud od słusznej walki klasowej i zostawmy antysemityzm antysemitom, bo to proletariat nic z tego nie będzie miał. Szczęśliwie losy partii socjalistycznej francuskiej potoczyły się inaczej i wdała się ona bardzo pryncypialnie w sprawę Dreyfusa, po czym czekały ją chwilę wielkiej chwały. Także we francuskim międzywojniu i francuskim powojniu. Co jakoś było z tym skorelowane. Dzisiaj, zwłaszcza w sytuacji, kiedy istnieją wprawdzie konflikty klasowe, ale klasy społeczne są bardzo nietrwałe i bardzo słabe, nie da się oprzeć silnego ruchu politycznego jedynie na korzeniach klasowych. A kwestia równości praw kobiet, równości praw mniejszości, nie tylko seksualnych, wszelkich mniejszości, wyznaniowych, etnicznych, kwestia prawnej ochrony godności dzieci, to nie są zabawki emancypacyjne. Robienie tego to jest powolna, acz realna, demokratyczna rewolucja, która całkowicie zmienia strukturę społeczną. Zmienia wyobrażenia społeczne, zmienia rodziny. Zmienia relacje między ludźmi, zmienia relacje między ludźmi a społecznym otoczeniem. To jest wielka przemiana społeczna, którą niosą ruchy emancypacyjne. To nie jest. Więc trzeba to połączyć. Trzeba oczywiście odwoływać się i do konfliktów pracowniczych, i do konfliktów wokół kwestii praw mniejszościowych. To mi się wydaje oczywiste. Co do tego, co do tego jeszcze nieszczęsnego Korwina Mikkego. No dobrze, no oczywiście ja się zgadzam, że mniejszości potrafią być władcze, sprawcze i groźne. I zresztą zawsze wszystko w historii rozstrzygało się najpierw za pomocą mniejszości, a większość tylko czekała, gdzie jest siła, żeby się przyłączyć. Ale jedno, mi się wydaje, że jak na to, że na przykład wśród młodych ludzi bezrobocie sięga 30%, a w niektórych częściach Polski 40, 50, czy nawet 60, to ta reakcja, ten bunt jest i tak bardzo powściągliwy. To są ludzie, czy bardzo przez liczbę wybierających, bardzo umiarkowane wybory. Ja nie widzę takiej tendencji, żeby tu nagle przyłączać się do antysystemowego buntu, bo jednak Janusz Korwin-Mikke to jest bunt antysystemowy. To nie jest tylko korekta demokracji w stronę darwinizmu. Nie. To jest antysystemowy. I tak, jak dla mnie, Janusz Korwin-Mikke jest gardą, ponieważ uważam się za lewicowego liberała i wiem, że wyrastał z tradycji liberalnej, która absolutyzuje sprawność i siłę jednostki. Tak uważam, że lewica powinna sobie dobrze przemyśleć kwestię tego, czy chce się definiować przez partię komunistyczną, przez grecką partię komunistyczną, która jest radykalnie antyzachodnia, antyunijna i w której, jak czytałem kilka dokumentów, niemało występuje wypowiedzi choćby antysemickich, ponieważ część tej partii pochodzi jeszcze z takiej, z greckiej partii stalinowsko-moskiewskiej. Powinna sobie przemyśleć lewica demokratyczna, czy rzeczywiście chce pobierać wzory francuskich komunistów, których zresztą już prawie nie ma. Nie, to wydaje mi się nie jest dobra droga, żeby odrodzić lewicę. Tak jak jest złą drogą, żeby odrodzić i uczłowieczyć liberalizm, postawienie na Korwina Mikkego. Myślę, że akurat to, te problemy, problemy komunizmu, radykalnie właśnie antyeuropejskiego i w gruncie rzeczy przeciwnego prawom jednostki, lewica musi bardzo uważać.
Czy coś jeszcze? Aha, dlaczego nie protestują? Tak. Dlaczego nie protestują niepełnosprawni? Dlaczego nie protestują emeryci bezrobotni? Przecież emeryci nie mają tak źle. To zresztą wszystkie badania pokazują. A bezrobotni nie mają żadnej reprezentacji. To zresztą jest tradycyjny problem bezrobotnych, za którymi nie ujmuje się żadna partia polityczna, żaden związek zawodowy, który dba jedynie o pracowników. Więc jedyna instancja, która może ich wspomagać, to jest państwo. Nie będą się buntować przeciw jedynej instytucji, która cokolwiek, może nieporadnie, może za mało, dobrze, na tym można dyskutować, ale cokolwiek dla nich zrobić, od której zależą ich losy, ponieważ żadnej innej swojej reprezentacji nie ma. Ale opiekunowie niepełnosprawni też w zasadzie są całkowicie zależni, przynajmniej ta grupa, od państwa i nie udało się, no ale to może oczywiście na wyższe, jeśli można już na zakończenie, bo jedno pytanie panu puściło. Ważne moim zdaniem, tak. Które... Ach, właśnie, tych młodych, tak, przepraszam. Pytanie pana dobrze, profesora. To jest oczywiście ważne pytanie. Czy ten ruch... Tak, i ja bym powiedział, z wielką ostrożnością, że on na razie zmienia politykę, choćby dlatego na przykład, że o ile pamiętam, Unia Europejska przeznaczyła około 30 miliardów dolarów na zwalczanie bezrobocia wśród młodych w ostatnich kilku latach. To właśnie było pod wpływem tych ruchów oburzonych. Jak są realne pieniądze, to być może jest jakaś realna wola. Ale oczywiście, to może utonąć jeszcze w retoryce, jak koniunktura się odwróci, bo koniunktury nie są nieuchronne. Ale też, no jeszcze bardziej skomplikowane, bo sama retoryka napędza oczekiwania. A oczekiwania wpływają na wybory polityczne, więc to dobrze. Więc pozostanie ostrożnym optymistą w tej sprawie. To tym ostrożnie optymistycznym akcentem przy zachowaniu przy wielu polach rozbieżności wydaje mi się, że podczas tej dyskusji było wiele pól zbieżnych. Wydaje mi się, że także wiele wątków zbieżnych z naszymi poprzednimi seminariami, podczas których wybrzmiewał kryzys instytucji demokratycznych. Wydaje mi się, że te tezy, które były poruszane na naszym pierwszym seminarium dotyczącym instytucji partii politycznych, tutaj jakby zostały jeszcze mocniej podkreślone, że te tradycyjne partie polityczne nie odpowiadają potrzebom jego grup społecznych, czy nie artykułują pewnych postulatów, które są obecne i stąd między innymi te ruchy społeczne. Także podczas dyskusji o relacjach między demokracją i internetem trochę zdemistyfikowaliśmy rolę internetu jako takiej demokratycznej, ogólnodostępnej platformie swobodnej wymiany myśli i artykułowania. Dzisiaj nie było czasu już o tym rozmawiać, ale ta kwestia internetu także przy tych ruchach społecznych się często pojawia i wydaje mi się, że tutaj kwestia zasadnicza, o której obaj panowie mówiliście i o której wspomniał pan profesor Rejkowski, czyli ta kwestia niepewności oraz indywidualizmu, to się pojawiło na naszym seminarium z udziałem profesora Michała Bilewicza, który mówił o kryzysie więzi społecznych i o jednak mimo wszystko o dosyć widocznej w Polsce indywidualizacji, a także oddzielania się poszczególnych klas społecznych od siebie. I wydaje mi się, że bo panowie w kilku punktach się zgadzali, w wielu punktach się nie zgadzali, natomiast obaj w swoich tekstach, wywiadach powołujecie się na tego samego autora, czyli na Tomiego Rzuta, bo zarówno pan redaktor Bejlin recenzował tą książkę, ta książka jest cytowana, profesor Kwadoruk też na tą książkę się powołuje i dlatego pozwolę sobie zakończyć własną refleksją na koniec. Znaczy, mi się wydaje, że to odwołanie się do przeszłości jest jednak czymś ważnym, ponieważ wydaje mi się, że te ruchy Occupy i te ruchy oburzonych, one odwoływały się do doświadczenia rodziców, tych osób, które wyszły. Znaczy, że to wyszły dzieci, rodziców, którzy osiągnęli jakiś awans społeczny w tym złotym wieku powojennego welfare state. I wydaje mi się, że często zarzucana przez różnych lewicowych intelektualistów taka
samoograniczanie się co do formułowania pewnych ideologicznych postulatów, bo te ruchy nie wskazały żadnej ideologicznej perspektywy przyszłości, ale one się właściwie odwoływały do retoryki państwa opiekuńczego, znaczy do przywrócenia socjalnych funkcji państwa, które były bliskie tym protestującym poprzez doświadczenie ich rodziców. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o polski ruch protestu, ten prawicowy, ten taki konserwatywny, tutaj wydaje mi się, że także mamy do czynienia jednak z powielaniem doświadczenia rodziców. Może trochę inaczej, ale wydaje mi się, że ten przykład tej dziewczynki, która w sposób taki agresywny zwróciła się do premiera Tuska, jest jakby tego egzemplifikacją, ponieważ ojciec tej dziewczynki wywodzi się właśnie z pokolenia roku 80, jest takim przedstawicielem pokolenia stanu wojennego, które w wyniku właśnie tego historycznego momentu, takiej socjalizacji politycznej, przyjął tą najbardziej antykomunistyczną tożsamość. Czyli właśnie totalne odrzucenie PRL-u, ale co za tym idzie, zupełne odrzucenie całej aksjologii, także lewicowej, nie PRL-owskiej, ale tej lewicowej, czyli utożsamienie PRL-u z lewicą. I wydaje mi się, że duża część właśnie pokolenia 20-latków, która zagłosowała na Korwin-Mikkego i w wielu badaniach pokazuje właśnie silny antykomunizm i jako język kontestacji używa języka antykomunistycznego, rodem wyjętego z demonstracji z czasów stanu wojennego aż lat 80. To jest także doświadczenie przejęte od pokolenia ich rodziców. To jest taka moja teza, którą się chciałem na końcu podzielić. Jednocześnie bardzo Państwu dziękuję za przybycie, zwłaszcza tym osobom, które interesują się piłką nożną, ale dzisiaj wybrały nasze spotkanie, a nie mecze.